Siema, siema, siema. Już zaczynamy. Dobra. Mano. Wszystko włączone. Dobrze. Co tam? Od razu. Gierka się uruchamia. Kurde, strasznie głośno to mam ustawione. Dobra, tu i tu. Gitara. Już jesteśmy? Hejo, 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 hejo. O, siemano Wanita, siemano Falcon, siemano Kamo. Co tam? Jak tam? Już zaczęliście weekend? Unity, zobaczmy, czy się save czyta ten z wczoraj, czy się okaże zaraz, że nie działa. Dobra, jest odpowiedni. Sekwencja 3, wspomnienie pierwsze. Dobra, my musimy tą sekwencję ukończyć, żeby w ogóle działał koop, nie? Tak więc dzisiaj na pewno tą sekwencję raczej powinno się udać, bo ostatnio zrobiliśmy dwie. To teraz załóżmy, że będzie działać. Kurde, Diablo 4 pykane jest od razu po pracy. Za free na Game Pass dali. Co ty mówisz? Cudownie. A czemu wcześniej nie kupowałeś? Jak to? Ale Diablo 4 ogólnie ma negatywne opinie z tego, co się orientuje, nie? Kurczę, elegancko. Ale to wygląda, co? Że kurczę, no znowu będę dzisiaj chodził, biegał i tu podziwiał te widoki. O! Sam raz, chyba piątą wybiło, co? Za darmo to dobra cena? To mówisz, że można spróbować za darmo? No i dobrze, no i prawidłowo. Dobra. Jak ukończymy sobie tą sekwencję, to spróbujemy tego koopa odpalić, zobaczyć. Chociaż tutaj, czy jak się gra w koopie, to się zwiększa ten poziom trudności tutaj? Bo wtedy, jeżeli we dwójkę będziemy przechodzić. Się złapał. Polecimy sobie na tą. Jak coś to jestem. Dobra, Kamo, dobra, dobra. Jak skończę sekwencję, to ten. To będziemy próbować się zapraszać. Zobaczymy, czy będzie działać. Siemka. Witam, witam, Kuba. Już jest świętowane, tak? Już wolne. Piąteczek, popołudnie. Chillowanko, tak? Albo zadyma, bo w sumie przygotowania. Są dwie opcje, nie? Są dwie opcje. W robocie, aha, o widzisz. Czyli unikasz przygotowywania rzeczy. Tak to wygląda. Co tu się stało? Co oni tak drą? O, mamy tu jakąś skrzyneczkę po drodze. Dokładnie. Kedoslav, siema, witam serdecznie. Co tam? Jak tam dzień minął? Opowiadajcie, opowiadajcie. Ale skoczył, kurde, to zajebiście to wygląda, bo z samej góry skoczyliśmy sobie tutaj i wylądował normalnie równiutko na tym płocie, nie? Z takiego rozpędu to wydaje mi się, że byłaby duża szansa, że no, mogłoby się to skończyć co najmniej źle. Dobra, tu nawet nie ma co otwierać tej skrzynki. Oj, trochę uniku mi się nie udało zrobić. Dobra, znowu się nie udało. Bo ta skrzynka trzeci poziom to jest ciężki ogólnie do ogarnięcia. Trzeba sobie ulepszyć ten poziom kradzieży, nie? Raziel, a widzę, że przyjąłeś taktykę Eryka, co przychodzi z Ostalkera się pyta, tak? Nie, dzisiaj nie czekam wyjątkowo. Ale widziałem właśnie info dzisiaj, że na razie 400 osób pracuje i jest wstępny ten etap przygotowywania. I że ogólnie to są przewidywania, że strasznie daleko, nie? Że strasznie daleko jeszcze jest do premiery jakiejkolwiek. Że tam niektórzy się śmiali, że 10 lat, ale no wiadomo, że pewnie nie, ale chyba biorą pod uwagę to, jak Cyberpunk był zapowiedziany. I że tak to wtedy wyglądało. Jak bierzesz sekwencję, czy mogę koopa zagrać, Falcon? Dobra, no to wiesz, tu jest jeszcze Kamo,
on też mi pisał właśnie, że jak coś, to żeby dawać znać, no to możemy dołączyć w trójkę i spróbujemy. Jeszcze jakby się dało z Xboxem połączyć, to Vanitas też by pewnie dołączył wtedy. To możemy jak najbardziej spróbować. Tu jest gdzieś skrzynka, ja bym chciałem jumnąć, ale chyba jest wyżej. Musimy wejść do góry. Witam wszystkich, witam. Pozdro z emigracji, weekend się zaczyna, obiadzik wjechał i nagle info, że leci z tym, idealne popołudnie. No i pięknie. No i to mi się podoba. Tak ma być, tak trzeba żyć. Oj. Jeszcze nie ogarniam do końca tego sterowania, powiem szczerze, że wydawało mi się, że jest ok, ale jakieś tutaj błędy są poczyniane. Dobry jest w ogóle ten system, że tutaj są te śledztwa do przeprowadzenia. Ja zielonego pojęcia nie miałem, że w ogóle takie rzeczy są w Unity, że w ogóle gdzieś wcześniej były przed Odyssey, bo tam dobrze pamiętam, że takie rzeczy były, żeby samemu szukać tych śladów jakichś i tak dalej, a tutaj to kurczę ciężko. Nie miałem zielonego pojęcia. Kierowniku, potrzebuję wolne napięte. Kierownik, nie ma szans, ja dziękuję, wiedziałem, że mogę tak, no dokładnie, zawsze można. A to dlatego to później wiesz, jak nie zaklepiesz tego wcześniej, to później już są ciężary, no bo jak? Już połowy tam biura, czy gdzie się pracuje, to nie ma, bo sobie poklepali wcześniej, no i niestety. Dobra, tutaj i my chcemy na dół zejść. Cyk. My tutaj, czy jest w ogóle szansa, żebyśmy stracili HP biegając z góry? Bo jak na razie to nie zauważyłem ani razu chyba, jak spadałem z góry, żebym HP stracił. Co tu jest? Aha, tu jest zagadka. Zagadki Nostradamusa. To chyba ten ziomek, którego wyśledziliśmy, po prostu je pozostawiał, nie? Black Flag zrobiłem już na 100%. Według licznika wyszło mi, że straciłem 60 godzin życia. Nie no, gdzie straciłeś? Ej, co oni zrobili z tym mięsem? Biorą mięso i rzucają w nicość. Zobaczmy to jeszcze raz. A teraz już nie zrzucą, bo chyba będę, jak się będę patrzył, to nie będą chcieli tego zrobić, co? Za blisko stoję. To nie jest strata, to jest inwestycja w przyszłość. Żeby lepiej odebrać później kolejne części, które wyjdą. Wiesz, jak to jest. Chociaż Black Flagu... O, dobra. I co on robi z tym mięsem? Aha. Okej. Jadę teraz w DLC. Z jakim DLC? Co to było za DLC do tego, do Black Flaga? Który karmi, no chyba tak. A, Evelyn, okej. Ale chłop dostał kosę. Dobra. Pięknie. Amatorka, chłopie. O, nieźle, że mnie poszczelił. Nie zdążyłem w czas zrobić uniku. Ale fajnie, ten system kontr, no i ja lubię, bo to jest proste. O. Kto go zastrzelił? Ktoś chłopa zestrzelił, ty. A teraz Freedom Cry. A, no tak, ja to trochę odebrałem jako nie dodatki, tylko jako osobne gry. Bo da się uruchomić, chociaż Evelyn trzeba było przed Black Flaga, ale Freedom Cry dało się uruchomić normalnie, nie? Osobno. A tego co tak pozwijało? Poskładało go strasznie, co? Kompaktowy chłop się zrobił. Dobrze. Tutaj uzupełniony. Strasznie fajnie się uzupełnia te narzędzia, no amunicję do różnych rzeczy, nie? Czekajcie, gdzie tutaj się wchodzi, żeby zebrać tą skrzynkę? Gdzież ta skrzyneczka tutaj jest? Cześć, siemano brother, witam serdecznie. Assassin brother. O, właśnie tutaj, dokładnie, wyżej, tak jest. No to ją mamy sobie. Co jest z tych niebieskich?
One są po prostu lepsze od tych zwykłych, czy one coś jeszcze mają, nie? Ale patrz tutaj, jaka komnata jest zrobiona, i ocie kryńca. Jest tu coś jeszcze? Tutaj jak teraz w tych nowych asasynach to by było masakra, nie? To by było pełno rzeczy do zbierania. Byśmy biegali tylko pod tych dzbanów jeszcze pieniądze wysypywali. Takich co tu po rogach stoją, nie? Tak by było. Ale jestem zaskoczony. Wczoraj jak weszliśmy na koniec już w te ulepszanie tej postaci, rozwijanie w ten ekwipunek do dostosowywania w zależności od tego, jak chcemy grać, to masakra, nie? Ubrania będą nie tym można się pobawić. Tak, tak, tak. No właśnie, no właśnie o tym mówię. Że jest opór, nie? Że jestem... Na tym obszarze znajduje się dzwon alarmowy. Że jestem zdziwiony, jak bardzo jest to rozbudowane, nie? O, a co to jest? Artefakty. Jeden z trzech części zestawu z tej dzielnicy. Aha. Ciekawe. Ale te wnętrza, to muszę wam powiedzieć, że mega to robi, nie? Bardziej, że na zewnątrz, przez te witraże. Jeszcze jakby się dało to rozbić, co? I wybiec przez witraż. Ale to by było. Kurde, mega to by było, powiem wam. Mamy coś tu jeszcze do zebrania? No niestety nie. Tylko, że ja tu szedłem na dół, a stąd się wyjść nie da. Jaki to jest cel? To pewnie jakaś misja czy coś będzie, czy nie? Gdzie to okno? Tutaj. No to lecimy. Lecimy do zadania. A ja bym chciał wyjść, dziękuję. Już się chłop zawiesił. My na dziedziniec żeśmy weszli. On mówił nam o tym dzwonie, że on jest? Czy my ten dzwon już... Nie, wyjaśniony jest już ten dzwon. Dobra, to lecimy stąd. Nie mówię, że wszystko działa, nie przerywa? Co ty mówisz? A to chyba dlatego, że nie ma nikogo więcej w domu, tylko sam jesteś. I nikt internetu nie używa, co? Strasznie się szybko zbiera te punkty. Wiecie, gdzie są te punkty? Te drugie, ja nie pamiętam jak one się nazywają. W ogóle zresztą hajs też się bardzo szybko zbiera. Zaskakująco. Myślałem, że będzie to trwało dłużej. A tu już mamy 5000. To nic, to te rzeczy, które kosztują po 20 kafli, to chwila roboty, nie? Ale to może też przez to, że jakieś tutaj zadanie poboczne, tutaj koop wczoraj chwilowo sprawdzony. Patrzcie, nawet szczur padł. Tutaj nie ma tego fotograficznego, nie? Ty, a to zadanie jest tutaj. O, ja tego nie rozkminiłem. Myślałem, że ja muszę biec jeszcze gdzieś dalej. Te punkty są zadane akcje w grze. Tak, tak, tak. Właśnie wiem, tylko strasznie szybko rosną. Byłem przekonany, że to będzie dłużej rosnąć. Aczkolwiek to mi jeszcze mówili wczoraj, że będzie te punkty umiejętności długo będą. Długo zabiera ich kolekcjonowanie. Nagrody. Dobra, możemy dwa punkty umiejętności tutaj zebrać, tak? Nauka. Po bliskorocznym szkoleniu Arno jest wreszcie gotowy zostać pełnoprawnym asasynem. Musi jeszcze tylko wykonać ostatnie zadanie. Dobra, zakładam, że będzie to eliminacja, tak? Im dalej, tym wolniej, okej. Okay. Znajdzie w tej części jest zatrzęsienie. Jak robiłem 100%, to się trochę nabiegałem. No to słyszałem, że właśnie bardzo dużo czasu schodzi na znajdźkach. What's the mission? The mission is get your arse in position. Don't ask questions, piss pop. I live to serve. No, najpierw służył tam, teraz służy tutaj. Poziom trudności misji. Poziom trudności misji określa liczbę diamentów. No to wiemy przecież, no kurczę. Teraz nam to tłumaczycie, jak to już jest dawno, dawno po tym. Dobra. 3 wyeliminowane cele zabójstwa za osłony 0 na 3, ok. Zabij i uszkodź dzwony, jasne. Za osłony eliminacja. Dobra, tam mogliśmy zeskoczyć. Tyk. Pierwsza eliminacja za osłony. Dobra.
O, fuck. Nie. Chyba mnie wyczaili. Czy to będzie ten? Ej, nie. Mordo. No trudno. Zabotujmy to, zabij strzelnikiego szkodzłan. Okej, czy gdzie mi pokazuje te dodatkowe cele? Nie ma tutaj tego. Poprzednio mieliśmy na escape'ie, mogliśmy spokojnie je sobie sprawdzić. Szkoda, że nie można podnosić zwłok w tej części. Ja w sumie z tego nigdy nie korzystałem. Jak już podnosiłem, to było to przez przypadek, prawdę mówiąc. Chodzi ci, Jakub, żeby chować, tak? Kijowo, bo nie wykonałem tam tych pozostałych. Generously agreed to our price of 40%. An act of desperation. What about the priest? He'll come around. Your confidence is infectious, Sivert. My boys will have the wagon ready. Here are the details. Make sure it goes smoothly. Of course. Make sure that it goes smoothly, cretin. When have I... Murder! Murder! These bastards Help! Always have bodyguards. Well... Ale on wyeliminował ten. Wyeliminował go tak o, nie? Czekaj, a jak ja zrobię tak? Nie mogę go wyeliminować. Długo on tak będzie stał i krzyczał? Potrzebuję się przegrupować? Ciekawe. Next time do that before he starts screaming. Why do we hang about here when Sivert still lives? He killed Monsieur de la Serre. Patience. Sivert is not the target. Not today. No właśnie, to dobrze, go rozkminiłem, bo ja go rozkminiłem. Bo ja go rozkminiłem już wcześniej, nie? Na tym balu dla Elis, co był, że jest coś nie tak, że jest podejrzany ziomeczek tam. Dobra, na się szere, aby wybrać bombę dymną, okej. Okay. Easy. A, oni strzelają, nie rzucają kamieniami, okej. Okay. Ja sprawdzałem to wczoraj, czy rzucają kamieniami, okazało się, że nie rzucali. A, cię wyprzedziłem, popatrz. Tutaj pewnie idziemy. Dobrze? A nie, nie tutaj, sorry. Jezu, myślałem, że znam wszystko już w tej grze. No i pięknie. Wiem, czemu on tutaj stoi? Dobra, bo będą nas gonić. Wybiegną zaraz tędy. Nie, czekaj, czemu on tam tak długo mu to schodzi? Dobra, wybiegnijmy już z tej strefy, żebyśmy zakończyli to zadanie, nie? Do czemu kroku Belekowi? No dobra, no ale on to przecież chłop się zgubił. A to mi się podoba w tej części, że oni nie gonią z automatu. Że oni nie gonią z automatu, bo inni nas gonią. Tylko jak już to zrobią się właśnie podejrzliwi, ale nie... Ale nie zacznę nas gonić od razu i naprzeciwka, jak będziemy biec, nie? Merde, patriots. These imbeciles will pick a fight with anyone. Try not to draw their attention. Shouldn't we stop them? Stop them. Avoid them. Doesn't matter. There's always more fanatics. Can't save everyone, pisspot. No kamera się tak trzęsie. Na tej cutscence. Dziwna sprawa. Właśnie się zorientowałem, ale możesz to sprawdzić, że w Unity wrogowie nie umieją wchodzić na dachy za nami. W poprzednich częściach wchodzili na dachy. Tak. No, w poprzednich wchodzili. No to ciekawe. To by było rozwiązanie wszystkich problemów, nie?
Ekstremiści, zaznaczeni na czerwono, nękają ludność, są nieopłaceni przez templariuszy. Potrafią cię rozpoznać i zaatakować w dowolnym punkcie miasta. Okej. Dobra. Zabójstwa za osłony. No właśnie, a w sumie to ja bym mógł wykonać teraz jakiekolwiek chyba zabójstwo za osłony. I by mi zaliczyło to do tego zadania, do tego pobocznego celu, misji. Patrz tutaj, jaki to jest flow. No to nieźle, brother. Nie przedrzeźniaj. No, że Adaj, wiesz, Adama nie ma tutaj, to takich rzeczy bez jego obecności to nie robimy. Jak będzie, to wtedy możesz gdzieś tam, bo to się skonfrontuje z nim. A ja nie będę cię tu przywoływał, wiesz. Ej, elegancko to wygląda, chociaż to jest takie, wiadomo, to trochę odlatuje od prawdziwości. Ten parkour tutaj, ale te flow, pokonywanie tych przeszkód, to naprawdę robi wrażenie. Ale poleciał. Jak Adaś Małysz, nie? 102 metry. On szybki jest, ten dziad. Lubany, stary dziad, a biega szybko, nie? O, tu coś mamy do... A, czyli to są jednak znaczniki. Kokarda. A ci co się leją? Czemu oni? Strażnicy, zaznaczeni na niebiesko zawsze najpierw atakują ekstremistów, zaznaczonych na czerwono staraj się ich nie atakować, by ograniczyć konflikt. No dobra, to nie będziemy atakować, czemu mielibyśmy? Siemanko, siemanko. Rafał, witam serdecznie. Co tam, jak tam? Weekendik zaczęty? O, idziemy tu do kryjóweczki. Zabójstwo za osłony się nie udało, trudno. W nieodpowiedni moment, za dużo możliwości, za dużo niewiadomych. No. Właśnie zaczynam. Właśnie weekendik w sensie, tak? No i prawidłowo. Aha, ziomeczek nam tutaj. Sklepy. W sklepach możesz uzupełnić zapasy narzędzi, amunicję oraz lekarz. Często można się na nie natknąć nieopodal punktu szybkiej podróży i klubów towarzyskich. Więcej sklepów znajdziesz, synchronizując punkty widokowe i posłaniając kolejne fragmenty mapy. Tak jest, moi drodzy. No, witam wszystkich serdecznie, bo widzę, trochę osób siedzi. Zapraszam chętnie, zachęcam do przywitania się na czacie, brania aktywnego udziału. Jak najbardziej. Pochwalenia się oczywiście, ci, którzy jeszcze się nie chwalili, w jaką odsłonę Assassin's Creed grają. Elegancko. Customs agents of France can rest easy. Arpinot's dead. Shaking down imprisoned nobles seems a bit out of his oeuvre. What are the Templars up to? If we hadn't spent the last year hobbled by your damned truce, we might know that. He has a point, Honoré. The truce was with Grand Master de la Serre. The man's been dead for 2 years. Whoever's in charge now, you can be certain they aren't sitting idle. We might have learned more had we not allowed Sivert to escape. Sivert was there? I know your heart is set on keeping the peace, but bringing Monsieur de Lassay's killer to justice would count for something, wouldn't it? Yes, it would. But do not confuse your personal vendetta with a sound strategy. If he wants to kill Templars, let him kill Templars. I've done him all I can. Boys ready. Very well.
assassin. I charge you to go to Notre Dame de Paris and to find there the Templar agent, Charles Gabriel Siver. You will learn his secrets, and when you have done so, you will bring him peace in accordance with our tenets. No i lecimy wyjaśnić Siverta. Nagroda 2 na 2. Zabójstwa za osłony dotrzymuj kroku Belekowi. Siemano Kiszka, witam. Pierwszy, jak zwykle pierwszy. Co ty, Assassin Brother, piszesz, że masz zepsute PlayStation? Jak do tego doszło? Ja myślę, że to nie przez przypadek. Takie rzeczy się nie zdarzają. To chyba była jedyna część, w której musiałem jedną misję przechodzić dwa razy, bo inaczej rozwijałem Arno i nie miałem bomb trujących, a na 100% było trzeba. O! Ale to, no właśnie, bo tu się cofnąć nie da, nie? Czy da się też sekwencję wczytać poprzednią? Bo nie pamiętam, prawdę mówiąc. Chyba się dało wczytać sekwencję. Bo kiedyś coś próbowałem zresetować cały postęp i próbowałem też w ten sposób. Chyba się nie dało. Inaczej dało się wczytać sekwencję, ale nie dało się wczytać całkowicie fabuły od początku. Da się wczytać. No właśnie. No to tak. Tak go właśnie kojarzyłem. Dobra, mamy wyjaśnić Siverta. Dostaliśmy naszą pierwszą misję jako asasyn. To od razu sobie skoczymy. Słuchajcie, bo coś nie mogłem zaznaczyć. Oczywiście wierzę. Zsynchronizować, no bo jak to by było, żebyśmy nie zsynchronizowali. O, witam serdecznie. Bliźniaczki, ale jakieś takie po jakimś mocnym czymś coś wzięły, bo oczy mają wyszczelone normalnie z orbit, nie? Dobra, jak się wychodzi z tego grajdołu? Chciałem właśnie jego twarz zobaczyć. Dobra, tutaj jest ten, gdzie mieliśmy przyjęcie nas. Bliźniaczki, asasynki, dokładnie. Oglądałeś blogi chyba, albo egzorcystę? Znaczy kojarzę, ale nie oglądam namiętnie takich rzeczy. Gdzieś tam parę jakichś odcinków gdzieś widziałem, ale tak to nie. Co ten ziomek nam tutaj ma do zaproponowania? Umiejętności, walka wręcz. Atak oszałamiający. W konsekwencji drugą. Atak wytrącenia z równowagi, który na chwilę oszałam przeciwnika, aby go wyprowadzić podczas walki. Przytrzymaj spację, dobra. Na dystans. Czy ja potrzebuję coś na dystans? Okej. Okay. Niewidzialność. O, ja bym to już chętnie zrobił, ale tu trzeba sekwencję piątą ukończyć, żeby to... Jezu, co to za głupota. Niefajnie. Zdolność przebierania siebie oraz pobliskich sojuszników za wybrany cel. I wtedy można sobie tak przelecieć przez ten? Nieźle. Aha, bo ja i tak teraz nie mam wystarczającej ilości punktów. Na ławki da się albo podwójne zabójstwo można wykonać, ale podwójne zabójstwo ja przed chwilą też wykonałem. Wczoraj nawet bym powiedział. Mleczki. Może jadły grzyby i przeżywają wewnętrznego tripa, no. Dobry wieczór, siemano Hex. Witam. Już chillowanko jest już? Dobra, jak się wychodzi stąd, nie? Tędy, dobra. Odnalezione wyjście. Gitara. Here, brother. What's poppin? Szlak prowiantowy. Poziom trudności 2. Nagrody i można 4 punkty umiejętności i 3 części ekwipunku ogarnąć, tak? To jest koopowa. Nie, na razie nie. Ej, ale to jest super to wyjście stąd. Takie podobne wyjścia to są w tych. W Londynie bodajże teraz były nawet Valhalla, w tym Londonium. A w Syndicate to w sumie nie pamiętam, jak to było, czy też takie były wyjścia. Ale to jest klimatyczne takie. Bo takie ukryte, cała baza ukryta. Zajebista sprawa. Hmm.
Może zrobię streama, bo będziemy oglądać kilka godzin, gdy wybierzesz, a pokażę w odcinku, rozmawiając 15 minut o tym odcinku. Fajny pomysł na pewno. Ale to trzeba mieć prawa do tego, wiesz? Brother, to tak nie działa. To tak nie działa. Bo to ściągną ci zaraz audycję. Dobra. No, jakiś ten. Jakiś złodziejaszek tam biegł po tym. Po drodze. Bo słychać, o, jaka wieża, ty. To najwyższy punkt chyba? Nie. Tamten może będzie. No, w każdym razie mamy kawał do wejścia ściany. Jak można je zdobyć? Stawiam, że ciężka sprawa, bo to korpo. Korpo nimi zarządzają. To nie jest tak. To setki albo dziesiątki tysięcy kosztują, więc to nie działa tak, wiesz? Nie jest takie proste. South Park lepszy na Comedy Central w nocy z polskim dubbingiem leci. A to wiem, ale też w sumie South Parku to nigdy... Wiem co to jest, ale nigdy w życiu nie oglądałem. Po paru latach odkryłem ciekawy szczegół, co im jest. Bo jest to nie jest w grze używane za niehonorowe i nawet świat na to reaguje, bo im więcej wrogów zabije po cichu, tym bardziej pogoda się psuje. Co ty mówisz? Takie rzeczy? Ja to właśnie mam w planach ruszyć i to powtarzam za każdym razem i jeszcze nie ruszyłem. Jedyne co zrobiłem, to uruchomiłem Ghost of Tsushima, przyszedłem sam początek gry. Czekajcie, gdzie tu jest ten... Dobra, żebym nie skoczył przez przypadek. Dobra. Udało się. W ogóle nie tak dawno? No coś w tym jest, ale to ze wszystkim, jak się zaczniesz tak zastanawiać, to to wszystko wychodzi, że niedawno. Niedawno zrobiliśmy postęp technologiczny, elektroniczny i te wszystkie różne cuda są tak krótko, że jak zaczniesz się nad tym zastanawiać, to aż dziwne, nie? Dobra, lecimy na dół. I nie, zaryzykowałbym i poszedł pod tą czerwoną skrzynkę, ale stawiam, że ona jest tak samo mocno zamknięta jak i te pozostałe. Niektóre czerwone są na poziomie trudności drugim i da się je otworzyć, a niektórych się nie da. Czekajcie, a to nie jest na tym poziomie? Kurde, ale można zejść niżej. Może jest, chociaż wydawało mi się, że to właśnie nie na tym poziomie było, tylko na jeszcze niżej. Siema. I on tu nie zareaguje nic, że ja tu wszedłem mu na chatę, normalnie sobie tak, o, od zewnątrz? Nie, chłop się nie przejął. Co? Co się boicie? Nie bójcie się, wszystko w porządku. Ty, to ja biegłem na samą górę, potem skrzynkę, a ona jest na samym dole? Nie no. To oni tu mają prasę. Gazetę tu robią, ale jazda. Chłopaki opracowują tutaj, czy tu, literki jakieś te pewnie są układane, fajne. Elegancko. Można tutaj jeszcze niżej? Ty, to ta skrzynka jest na dachu chyba. Na 100% mignęło, że jak zeskakiwałem na dół. To prawda, że Armand to francuski Ezio? No tak ktoś nam mówił. Ktoś na streamie nam o tym wspominał. Nie pamiętam kto, jak mówiłem, że jest zajebiście charyzmatyczny Ezio i jak na razie nie mieliśmy jeszcze w późniejszym czasie takiej postaci, to ktoś właśnie mówił, że właśnie jest że Arno taki jest. Gdzie ta skrzynka jednak na dachu jest? Ja to się nakombinuję tutaj, nie? Ezio to podruba Arno. No. Zobaczymy jak się rozwinie. No na razie czuć od niego taki, no, vibe. Dosyć mocny. O, na pierwszy ten jest. Poziom trudności, to ciekawe. I tylko jeden zameczek. Easy. Elegancko. Co my tu dostaliśmy? 150. No i okej. Co to tutaj taka łuna je? A ten. To nas nie interesuje.
Dobra, to idziemy sobie do zadania na razie. Oho. Tu mi się to podoba, że jak my skaczemy gdzieś do przodu, to on dolatuje do tych różnych rzeczy. Że ta odległość nie jest zdefiniowana od góry, tylko on wyłapuje... punkty, do którego ma dolecieć i gra nam modyfikuje po prostu zasięg tego skoku. Wiadomo, czasami jest to super daleko i wygląda to dosyć dziwnie, ale to jest dobre, bo w tych w ogóle początkowych, czekajcie, ile to ma tych na trójce, kurczę, to tu musi być coś poważnego, chyba że da się wejść od zewnątrz, bo tam w którymś, nie pamiętam w której to było części, było coś takiego, ale w jakimś tam początku, nie wiem, czy to nie jakiś Brotherhood był, czy coś koło tego, że skakaliśmy do przodu i on nagle zderzał się ze ścianą niewidzialną i spadał pionowo w dół, nie? Raczej na odwrót i to ja mówiłem. Okej. Wrzucę na Discord zajebisty film z AC. Chłopy, co nakręcili pojedynek. A w jakiej części było nagrywane? Jestem ciekawy, jak teraz w tym Redzie zrobią, bo oni co premierę gry to po to próbują powiedzieć to, że będzie ta ten parkour będzie podobny do tego w Unity, a ostatecznie wychodzi, że to tylko plotki są i ktoś wali ściemę, nie? O, to tutaj jest. A ta złota to nie jest umiejętnościami? Trój asasynów, Edward. Okej. Assassin's Creed Unity Dead Kings. A to jest ten. To jest z dodatku, nie? Nie będziemy tutaj zaczynać. Ja chciałem iść robić questa. Naprawdę, no ewidentnie widać po mnie, że mnie to rozkojarza od razu. Jak widzę jakąś aktywność, jakąś skrzynkę, coś, to od razu biegnę do tej skrzynki, nie? Znacie kanał Radzka? Nie mam pojęcia, co to jest. W żadnej, aha, okej. Trochę cringe jest ten kanał? Dlaczego? A to zobaczę później. Ja też czekam na Wiedźmina 4. Raziel, dobre. Okej. Ja widzę, że tutaj będzie na tym czacie niedługo będziemy mieć tak, że każdy będzie swoje pisał ulubioną grę i na którą czeka i tak będzie wyglądać mniej więcej czat. Czemu oni... Jezu, myślałem, że oni chcą mnie atakować. A to nie mnie zaczęli atakować. No mogę powiedzieć, że to najlepszy asasyn, jaki wyszedł. No mogę powiedzieć, nie będę wam spoilerował, który asasyn wygra. Ulepszać swój hotel to będzie Easy Money. Ale ja nie mam chyba jeszcze tego hotelu. Chyba jeszcze mnie nikt nie przedstawił, nie przedstawił mi tej nieruchomości, że mogę z nią coś robić. A przynajmniej tak mi się wydaje. Wiecie, Assassin's Creed, chyba szczury i liny krochmalą, bo jak asasyni po nich biegają, to nawet się nie uginają. No, nie, tutaj żadne kable, żadne te liny, sznury, nic kompletnie, nic a nic się nie rusza. Ale podoba mi się to flow, Jest eleganckie. Cyk, ciup. Tutaj się dzieje. Zadyma. No i jesteśmy. Okej. Ja czekam na Assassin's Creed Red. Dokładnie, Vanitas. I musisz teraz wchodzić, co będziesz na streamie i pisać, nie? I pisać. Raziel będzie pisał o Wiedźmina 4. Eryk, jak wejdzie, to będzie pisał o Stalkera 2. Tak to wygląda. Ciekawe, jak podejdą Red do kodeksu samurajskiego, bo jak ninja ogólnie działają po cichu, to samuraje użyją skryte działanie za niehonorowe. No właśnie, jestem ciekawy, jak to też fabularnie uwarunkują, nie? Uargumentują. Bo to jest ciekawe. Właśnie gdzieś pisałem teraz na Twitterze, dzisiaj nawet, że
Wydaje mi się, że będzie trudno udowodnić inspirację Ghost of Tsushima, bo Ubisoft umie w kreowanie tego świata, oddawanie tego klimatu danej ery, nie? Danej lokalizacji, settingu, w którym gra się dzieje, więc wydaje mi się, że będzie to ciężkie do stwierdzenia, ale właśnie muszę przejść Ghost of Tsushima najpierw, żeby wiedzieć, jak to mieć punkt jakieś odzwierciedlenia, nie? Każdy asasyn jest lekki jak piórko. Tak, no oni latają, zamieniają się w orła, w kruka i inne różne cuda. No, bo to są twarde sznury, nie ten szajs, co teraz robią. Tak, teraz to same chińskie są. I trzy razy przebiegniesz i się urywają. Tak będzie już prawdopodobnie w Assassin's Creed Red. I jak będziesz chciał liny, żeby się nie zrywały, będziesz musiał dokonać mikrotransakcji. What's our plan? Our plan. You're not an apprentice anymore, boy. So study your surroundings. Devise your own plan. I'm not here to hold your hand. No targets unreachable. Out of the way. Move. Where the hell is Duchesneau? Oh. If you can't find a weakness to exploit, make one. You've secured the cathedral? Oui, monsieur. Good. Tell Sivert, I'll meet him inside. Opportunities everywhere. It's on you to take it. You! Get back here with my keys! Thieves! And if all other plans fail, why not sacrifice yourself for the cause, your life for his, before Altair? That was the Levantine approach. You mean a dagger in broad daylight as I'm cut down where I stand? Sends a powerful message. I'll do it my way. Whatever you think best, assassin. Okay. Właśnie sobie przypomniałem, że przecież w Unity mamy kilka różnych ścieżek, nie? Do podejścia do danej eliminacji. I teraz jak taka scenka była, to mi się to przypomniało, bo przecież w oblężeniu Paryża w Valhalla były te misje stylizowane właśnie niby na Unity, czyli że mamy kilka różnych możliwości. Tak sobie to przypomniałem. Jestem ciekawy, jak Ubisoft sobie poradzi ze Star Wars Outlaw. No właśnie jestem ciekawy, bo ma wyjść do połowy tego roku. Jakoś tak oni o tym mówili. Jestem ciekawy w ogóle, czy się zmieszczą, bo Ubisoft ma straszne problemy w ogóle wewnętrzne, nie? Dzisiaj oglądałem materiał z Insider Gaming, tam z tego serwisu, co Tom Henderson prowadzi. To znowu pojawił się materiał, gdzie są problemy z XDeviant. Tego się tak nie czyta, ale strzelankę taką a la Call of Duty coś robią, free to play, i niby tam są super problemy w tworzeniu jej, bo co innego deweloperzy chcą robić, a co innego góra pushuje i kazali kopiować Call of Duty 1:1, nie? A ludzie chcieli stworzyć własną unikatową grę, a oni pushują, żeby skopiować wszystko, co się da, nie? I teraz w ogóle jest zawieszona cała produkcja jakoś i nie wiadomo, w ogóle postępów nie robią. A miała wyjść w ogóle teraz jakoś, nie? W marcu. Ciekawe, czy się uda zrobić finezyjne zabójstwo. Od kiedy cię Star Wars interesuje? What? No ja śledzić jako tako, w sensie lore nie jest jakiś tam, ja nie jestem wkręcony w lore, ale jestem ciekawy bardziej pod kątem tego, jak będzie wyglądać rozgrywka graficznie i tak dalej, no bo to będzie rzutować na to, jak będzie wyglądać Assassin kolejny, nie? Dlatego też mnie to interesuje, a ogólnie rzecz biorąc bardzo chętnie zagram. Bo Game Passa wykupić i zagrać, no to proszę was, to piękna sprawa, a nie trzeba płacić 300 zł czy 350 za grę. Więc da się. Ten starszy Assassin jest podobny do Czarnobrodego z Black Flag, czy tylko mi się wydaje. No powiem ci, że jest, bez kitu. Dobra, jak zrobić finezyjne te? Zaraz spróbujemy to ogarnąć, bo teraz jaki dałeś mi Vanitas wyzwanie, to zobaczymy. Wyjątkowe zabójstwa, jedno wejścia, 10 sekretne wejścia, jedno dzwony alarmowe, 2 zlikwiduj Siverta.
kontynuuj. Okej, okay, co my mamy zaznaczone na czerwono? Okazja do infiltracji. Czyli mamy coś pozaznaczane. Tutaj mamy jakiegoś ziomka. Okazja do infiltracji. Tego tutaj ziomeczka. To byśmy musieli go okraść, tak? Czy nam się coś pokaże jeszcze? Tutaj nam się nie pokazuje. Tam mamy jakiś znacznik. Ja sobie przejdę na razie. Przejdę się po prostu przez plac. Kontrolowane spadanie, no proszę cię. Tutaj mamy strażników. Tam mamy jakieś punkty za 30 metrów. Cel mamy zaznaczony. A to ja tutaj biegałem już, dzwony z ten. Dzwony niszczyłem, ale to chyba się poodnawiały, co? Okej, oni pilnują wejścia. Okej. My możemy tego gościa wyjaśnić. Rozumiem. Tylko czy my tędy przejdziemy normalnie? Nie wiem, czy jesteśmy w stanie tędy przejść normalnie. Chyba nie do końca. Coś mnie chłopaki tutaj rozkminili. Ale spoko. Luźno. Przejdziemy sobie górą. Jest Jeryk. Eryk, opowiedz nam, na co czekasz? Siemano. Co by złego nie mówić, w Ubisoftie to dobrze sobie radzą ze wsparciem popremierowym w swoich grach. Dlatego gierki Ubi kupiłem zawsze wersję Gold. No, to jest prawda. Teraz właśnie nie byłem ciekawy, jak oni właśnie z tą Valhallą, jak im się uda. I byłem zaskoczony, bo wszystko szło w miarę planowo. A nawet zamiast tego dodatku ostatniego to zrobili całą osobną grę. Znaczy nie wiem, czy to jest jako plus, czy potrzebowali czasu, ale w każdym razie dobrze to zakamuflowali. No i ostatecznie dostaliśmy Miraża, a nie dodatek. Więc wydaje mi się to w miarę okej. Nie wszystkim to się podobało, ale no cóż. Gdzie ten ziomek, który to był? A ten ziom, ja tu gdzieś miałem tego ziomka, nie? I co on? No i tamci będą mnie atakować? Oni mnie zaatakują dopiero w momencie, jak Czekajcie. Kurde, miałem tego ziomka gdzieś po drodze i co? A, miałem się uleczyć jeszcze. Ja mogę ich jakoś zbejtować? Czerwona kropka to ziomek. Znaczy ta czerwona to jest ten Sievert, nie? Czy to jest ten... Duszę, czy jak on się tam nazywa? Okej, tu mamy dwie. Dobra. Tu jest ten, a tu jest ten. Dobra. A to dość głupie, że mi tu pokazało go, a na tym... w sensie na mapie całej pokazuje, a na... na radarze nigdzie nie pokazuje. Zwracają na mnie uwagę, chłopaki. Assassin. Dostępne zabójstwo w konfesjonale. Elegancko. A tu chłopaki stoją obok. Myślałem, że mnie zaatakują. No to zajebiście, robimy. Wyspowiadamy go. Ty, a wejście będzie jakiś górą na pewno, co? Na bank będzie. Czekajcie, sobie przyjrzę, zobaczę, co to było. Zresztą to nie jest podobne. Tak, to czytałem. Tutaj, tak. Po prostu Tsushima ogólnie kodeks odgrywa ważną rolę w fabule. Jin początkowo nie chce działać po cichu, a w dalszej części potrafi zabić jednym szybkim ruchem noża.
Napisałbym więcej, ale nie chcę fabuły spoilerować. Spoko, spoko, Ex. No nie, nie ten. Nie musisz zdradzać, bo może mi się uda uruchomić w końcu. Ja zaraz wracam i jadę po monitor do sklepu. O kurde, inwestycja poczyniona. To ten, co ostatnio mówiłeś, że będzie zamawiał. Brother, co się dzieje? Opowiadaj, opowiadaj. Może ci jakoś pomożemy. Pomożemy. Przez jedno z tych okrągłych okien można wejść. No i już wyjaśnione, widzicie? Tak to się gra. My musimy po prostu się dostać do góry. Ja bym się dostał do konfesjonału. To mi się podoba, że tutaj wszędzie da się wejść. W ogóle, że to prześwituje i jest tak zrobione. O! Ty! To wygląda, jakbym szczytował, nie? Bo tu, gdzie wszedłem, to... To już... Oj. O fuck, tam koleś. O, następny mnie zobaczył. No nie, zobaczyli mnie. Tak, gdzie on jest? O, siema. Mordo, graj, graj, rób hałas. Chodź, on w las. Nie. Jak go popchać? Słuchajcie, bo... O, dziękuję za subskrypcję. Dziękuję, dziękuję. Tutaj prawdopodobnie nie macie na live'ie, ale zasubskrybowałeś kanał. No, bardzo dziękuję. A jak jesteś, to i tak dziękuję. To bez różnicy. Dobra, tego gościa znaleźliśmy. Zabójstwa z ukrycia. Ajajaj, ja bym chciał takie zrobić. On mnie zobaczy. Czy ja jestem teraz ukryty? Nie wzbudzę żadnego alarmu, to chyba mi nie przejdzie, co? Dobra, gdzie jest jakiś konfesjonał? Tam jest ta morda. Musimy to rozkminić. On tu idzie, on chce chyba, żebym go tu wyeliminował, ale ja tego nie mogę zrobić. Tam jest jakiś punkt zaznaczony, ale to jest chyba ten punkt. Kurde. A ja nie zdążyłem tam dojść. Czy to jest na czas, że jak nie zdążę, to przepadnie mi opcja? No nie! To jest głupie, że ja nie mogę ich wyjaśnić. Kurde, ale spieprzyłem. Jedną eliminacją. No nie, no to żenada jest. I minęła już... I przepadła mi ta opcja, tak? No właśnie. Kurde. On tu wróci, czy nie? On nie, czy nie jest tak, że on czeka na jakiegoś księciunia? Czy teraz muszę czekać, aż on całe kółko zrobi? Chodź, chodź. Ma friend. Tylko gorzej, bo nie wzbudzaj żadnego alarmu, ej. O. Everything's in place. Finally saw Reese and Diddy. What's our cut? 30%. Good, good. This is our moment, my friend. Petty nobles are ripe enough fruits, but the church has been leeching off the people for centuries. We crack their vaults. The Grand Master cannot fail to recognize our work. As you say, monsieur. Good. Now, if we're done here, I'll take my leave and wait for our home.
Oh yeah. Wait here. See that we're not disturbed. Who's in there? Monsieur Latouche. I'm here to see the King of Beggars. Come with me. The intrigues of rats! Pompous fool, if I could lay my hands on him. Well, what's so important you had to pull me away from my daughters? You are right, monsieur. Too much of the king's champagne. Sivir, come away! Dobra, no, nie, to jest bardzo fajne, nie? Te eliminacje. W sumie te w Valhalla były też podobne takie. Było kilka sposobów właśnie na wyeliminowanie i też takie konkretnie już cutscenkowe, nie? Może wróci, to wrócił właśnie, chyba wrócił, on wyszedł, pewnie był atak tego mi... Właśnie zdziwiłem się, że nie spaliłem tego zabójstwa w momencie, gdy zrobiłem tu zadymę. W ogóle patrzcie, jak krew wypłynęła. Ale jazda, co? Wy też tak macie, że widzicie wspomnienia osób, które mordujecie. Nie wiem, Kuba, to jeżeli ty tak nie masz, to znaczy, że już sprawdzałeś, tak? Mhm. Czekajcie, zaraz wracam. Muszę wykonać jeden telefon. Dobra. I oni nie rozkminiają tego, że jego za długo nie ma, nie? Ja bym się chciał przykleić. Dobra. Zabójstwo z ukrycia wykonane. To byśmy jeszcze jakieś jedno wykonali, co? A właśnie. Jak my teraz jesteśmy, czy my mamy tutaj skrzynki przeszukać i tak dalej, żeby znaleźć i tą zbroję i te umiejętności? Tak to działało? Sztuczna inteligencja lekko kuleje? Nie, no to we wszystkich sztuczna inteligencja tak kuleje, bo jeżeli nie jest zrobione tak, że oni wchodzą i sprawdzają to miejsce po jakimś czasie, a nie wiem, czy w ogóle w jakimkolwiek asasynie tak było, bo prawdę mówiąc, tak z biegu tego nie przypomnę, to no to raczej tak nie będzie, nie? A to po misji dostanę. Misji dostanę, ok, oni nie widzą, że... Oni nie widzą, oni są... Chciał jeszcze... O kur... Jednego ziomka bym chciał jeszcze wyeliminować, żeby zabójstwo z ukrycia zrobić. Tylko... Gdzie się tu obmacują koło tych? Okej, ten tu gdzieś. Fuck. To ci kryńca. Właśnie, tu jestem ciekawy, czy jak tego wyeliminuję, to czy tamten mnie zobaczy? Dobra, tamten mnie zobaczył, czyli jest postęp w grze. Bo w poprzednim... było tak, że nawet jak wyeliminowałem gościa, a tamten widział, to nikt nie rozkminiał tego, nie? Czekajcie, a gdzie tu jest wyjście? Poza tym, że tu jest. A gdzie jest to na dół wyjście? W tych drzwiach? Nie. O, chłop, co się framugi złapał na tym, na metrze. No właśnie dachem. Czekaj, tu. Nie schodź, mordo. Dobra, zróbmy tak. Cyk, tylko żebym zaraz nie wbiegł. Właśnie o to mi chodziło, żebym nie wbiegł na chłopów.
Oni idą za mną? Już żadny witraż nie jest rozwalony. Ty, a jakbym wyszedł głównym? No weź ty skocz. O kurde. Niezła zadyma. Da się wyjść głównym, moi drodzy. Okazuje się, że się da. Dobra, aha, jeszcze ten tym dzwonem zadzwonił, bo o nim zapomniałem. Ale amatorka. No trudno. Też możesz głównym. Chciałeś spróbować po cichu tym głównym wejść, ale... Wezwania, zabójstwa z ukrycia, nie wzbudzaj żadnego alarmu. I co, no alarm to rozumiem, a zabójstwa z ukrycia? Przecież zrobiłem. Dobra, aha, i tutaj dostaliśmy te rzeczy. O, co to było? Can you open a server bridge? Hey, come on, it's me. Already on it. Couple of seconds. Initiate. We're opening a server bridge. Find the portal and pass through before the sweep finds you. Got it. Go. Do you see it? They're hard to miss. Jumping from one Helix server to another should buy you a few more hours. If it doesn't, we're screwed. Well, we're not screwed. It's your initiative. Okay, i mamy teraz Battle Royale. Strefa się zawęża. Juci, Krinca. Ogólnie ta narracja, która tu jest prowadzona, to jest bardzo podobnie prowadzona w Nexusie, w tym VR-owym Assassinie. Bo Deacon i tak dalej, i te wszystkie rzeczy, i łamanie, hakowanie serwera, to właśnie podobnie. No przecież idę. Wyrewolwerowany rewolwerowiec. Easy, my friend, easy. The signal's holding. Good. Proszę bardzo, przyniosł nas. Waiting outside the main simulation now. This will throw Abstergo off your trail for a while, but you'll also run into a lot of incomplete and corrupted code. Which probably explains why the people here aren't quite here. No, tak naprawdę ci ludzie to nie do końca są tutaj. Wygląda jak 19. Maybe another time. Right now, you need to get to the exit portal. I can't. Oh, i nawet ty jeżdżą fury. See if you can find a route underground. Pięknie. Dobra, czego my szukamy? Znajdź podziemne wyjście. Belle looks a lot cleaner than Revolutionary Paris. Don't you think? Fear of beheadings. Shit. This area is becoming unstable. Turn back. You need to get underground. Now. A, tutaj. Sorry. O, idę już. Jezu. Dotrzeć do wyjścia z tuneli metra. Dobra. Ale to sztosik ma to klimat, nie? Zadymione te korytarze, takie światło tylko ledwo oświetlające. Podoba mi się to. Czuję ten vibik, nie? Ten co skoczył jak rękami macha. Attention, attention please. Oj. Myślałem, że on bokiem leci tym tramwajem. A, no to niezły szpaner. Mordo, nie szpanuj, tylko wchodź. Aha, dobra, nieważne. Cyk, cyk, cyk. Mam zagadkę dla ciebie, a więc proszę nie podpowiadać na granicy polsko-niemieckiej stoi. Gwyk, czy jest ogon? Co? Co to za zagadka? Dałem. Witam, Łukasz Siwy, w ogóle siema, witam. Nie widziałem, że pisałeś. Witam serdecznie, cześć i czołem, co tam, jak tam żyćko się kręci?
Dobra, resztę widzimy. Pamiętaj, po dachach cię nie będą gonić. Okej, właśnie to miałem sprawdzić. Dobra, dobrze, my tu czasu nie mamy żadnego. My tu mamy na jakiś pociąg skoczyć. Dobra, tu widzę, że jest już poprzeczka, to wiadomo, że musimy tutaj biec, nie? Jakieś stare tory. Ale ja taki klimacik lubię. To normalnie przywodzi mi od razu na myśl vibe Metro, jak ogrywałem, nie? Czekaj, to po co ja tu wszedłem? Aha, bo mamy górą przebiec. Fajnie. Uncharted 3. Nie ogarniam. A, triki robi chłop. O. Aha, i tu pozamykane te i... i jedzie pociąg. Oj. Tak, coraz bliżej. Bez kitu. Ja najbardziej w Odyssei to jestem... ciekawy. Nieźle na tej... na statule wolności mamy ten. O kurde. Ale wicher tu macie niezły, nie? W tym Paryżu. Na statule wolności wyjście. Dobra, możemy już stąd wyjść? Dobra, tu jest statua. No byka, przecież on ma ogon. No nieźle, bez kitu. No nieźle, też mnie załatwił. O, pięknie wskoczył. Będzie nas obrotem przechodził. Tak, ja, oczywiście. Jak te wszystkie tutaj gry. Nie no, później może tak. Na razie fabularnie. Mówiłem o tym, że Odyseję to jestem bardzo ciekawy tego. Losu Atlantydy. Z tego względu, że pozostałe ten dziedzictwo pierwszego ukrytego ostrza, to przeszedłem. A w sumie tak, z Dishonored to bez kitu, bardzo taki podobny klimat, nie? Chyba ta kolorystyka i ogólnie takie steampunkowe klimaty takie trochę przywołało. No, coś w tym jest. Chociaż nigdy nie grałem, ale kojarzę. No jeszcze trochę do Odyssey, jeszcze troszeczkę. And we're back. Not everyone is so fortunate the first time through a bridge. Sometimes our initiates are trapped in the system and we have no choice but to send someone like you in to rescue them. In fact, one of our initiates is caught in a Bellapox server right now. If you're not too exhausted, you can re-enter the bridge and rescue him. All right, back to work, initiate. Back to work. Dobra. Aby zarabiać pieniądze, eksploruj paryskie opowieści, kradzieże oraz szczeliny. Lepsze uzbrojenie oraz umiejętności kosztują odpowiednio drożej. Okej. Okay. Naciśnij tabulator, aby otworzyć mapę. Jeśli chcesz zmniejszyć liczbę widniejących na niej ikon, naciśnij... Dobra, nieważne. Okej. Okay. Dobra, mamy pierwszą szczelinę za sobą, tak? Pierwsza szczelina zaliczona. Ci tu znowu ten dzwon odnowili. Jak oni przetransportowali do Ameryki, to mnie ciągle zastanawia. No, to jest ciekawe. W sumie nigdy w życiu już nie zastanawiałem nad tym. Ale w sumie, jeżeli była zrobiona to w całości, to jakoś chyba jakimś stateczkiem poszło, to raczej chyba nie byłoby problemu, nie? Nie grałem w Odyseję, ale się ostatnio dowiedziałem, że można wybrać stronę Sparty albo Aten, a która jest kanoniczna. Która jest kanoniczna? Kurczę. No właśnie. Która była kanoniczna.
Ja, jak grałem, to chyba Spartan biłem wszędzie. I Ateny wybrałem, ale tak mi się wydaje, że tak to było. Ale czy to jest kanonicznie, czy nie? To tego nie wiem. Anteny! A! Anteny! Czyli nie Aten, ani nie Spartan, tylko Anten. Albo Antem. Dobra. Kiedy my ten hotel dostaniemy? Do rozbudowy. Możemy sobie polecieć gdzieś do punktu, do zadania, ale byśmy gdzieś zahaczyli o jakieś punkty synchronizacji, żebyśmy mieli już coś odblokowanego więcej. Oho, Jezu, przestraszyłem się, że spadniemy. Ale zapomniałem, że on skacze na 38 metrów. No bo Kassandra jest kanoniczna. Tak, Kassandra jest kanoniczna, dokładnie. Ja w ogóle nie wiem, jakoś Valhalla jak przechodziłem, to ustawiłem sobie Eivora męskiego, a w sumie, bo tam w sumie nie było zdefiniowane, nie? Tam było tak, żeby wybrać, że można wybrać, że się przyłącza z automatu, a kanonicznie to w sumie jest chyba żeńska, nie? Tak całkowicie. A w... Dziwne w ogóle, że tak wybrałem, bo zazwyczaj wybieram to, co jest kanoniczne i nie mam z tym problemu, a jakoś tak wymyśliłem sobie. Ale to elegancko, on tak elegancko schodzi. Fajnie. O, teraz tu skoczył. To świr paleta. O, jak daleko jest ten punkt. No to... Trzeba się troszkę umyć. A czemu jeszcze nie zacząłeś, Jakub, ogrywać Odysei? Bo książka Odysseja jest kanoniczna i tam wiem, że jest Kassandra, ale książki nie czytałem i nie wiem, po której stronie się opowiedzieć. Okej. Aha, w ten sposób. Kurczę, to ja mi się podoba to właśnie teraz, jak to przechodzę, że lecę je po kolei. Tak jak wychodziły. I jakoś dobrze mi się to klei tutaj wszystko. Nie wiem, czy to kwestia, że kiedyś też tak jak ogrywałem, to tak dostawaliśmy. No nie wiem. Dobra, idźmy na górę. O, a co tu jest? My jesteśmy, jest tu coś ciekawego. Kurde, sobie okno troszkę uchyliłem, bo komp, jak pokój jest zamknięty, to komp jak grzeje, to masakra, nie? Fajne te balkony robili, takie bez wyjścia, nie? Na balkon, tylko że trzeba przez to okno wyskakiwać na balkon. Takie czasy. Wespiemy się tutaj? A nie, już myślałem, że się uda. Tam nie ma różnic, bo są... zadanie, że musisz ubijać Ateńczyków, a czasem Spartan. Aha, w ten sposób, że to nie jest zdefiniowana jedna strona. Okej. Ale ostatecznie, jak się kończy grę, to później da się chyba tylko na jedną stronę. Czy są różne bitwy, czy te bitwy są zdefiniowane. Że w danej bitwie zawsze wygra Sparta i ich wspieramy, a z drugiej strony jak inną włączymy, to w tamtej tylko Ateny. Właśnie tego nie wiem. Odysseję nie grałem, bo po Originie urodziła mi się córka i trochę nie miałem czasu. A, okej. Okay. Jak mi się urodziła druga, to stwierdziłem, że warto wrócić do serii Assassin's Creed. No widzisz, to ja teraz właśnie czekam, bo lada dzień może mi się urodzić. I dlatego później gdzieś tam będę was informował, jak to będzie dalej wyglądać. Ale to będziemy na bieżąco, czy tam na Discordzie, czy tam na społeczności, na YouTubie, więc będę informował co i jak. Assassin's Creed, nawet mi nie mów. Co ty mówisz, tak będzie? Tak jest? Ale jaja. Nie możesz wybrać gdzieś tam nagrody, okej. No właśnie, bo to ja tak właśnie... Takich rzeczy nie pamiętam nawet.
No ale ty masz ile? 13 lat? No człowieku, to całe życie przed tobą. Luzik. 14, no, no widzisz, sorry. Poważna sprawa. Rok w tą czy tamtą, ale nie, no spoko. Dobra, co my tu mamy? Odblokowaliśmy kolejny ten. Tu mamy jakiś ekwipunek. Że oni się to w ogóle nie pokusili o to, żeby zmienić te ikony tych skrzyni, nie? Że te skrzynie wszystkie tak samo, z ekwipunkiem i bez ekwipunku, w sensie tylko kolor zmienili. Dobra, tu sobie skoczymy jeszcze, bo my mamy tutaj zadanie. To tutaj. Oj, coś mi się nie ma. Za dużo kawy dzisiaj chyba. A w sumie wypiłem dwie. Tam jak ubijesz władcę, to możesz wybrać, po której stronie będziesz walczyć. Okej. Okay. Ty Red, siemano, witam. Co tam, już jest świętowanie, już jest wolne. Już jest gaming robiony. Dobra, robimy zadymę. Nabijamy trochę punktów. Ty, ale do mnie nie strzelaj. Chłopie, my tu walczymy na miecze. A nie, że ty będziesz mi tutaj... Aha. O kurde, ty, pierwszy raz mnie ktoś zastrzelił. Ale jaja. Nie, dla mnie to jest straszne, w mojej opinii. Że mam 22 lata. To jest tak dziwne, żeby... No, ale nie, to ja podobnie miałem. Mając 22 lata. To nie, to totalnie nie było ten. Nie myślałem o takich rzeczach wtedy. Prawdę mówiąc, jak się wtedy zastanawiałem, to sobie nie wyobrażałem tego, że miałbym odpowiadać jeszcze... taką odpowiedzialność brać na siebie, ale teraz no to jest... 10 lat różnicy, nie? Więc to totalnie naturalnie w sumie wyszło tak. Że człowiek nawet się nie zastanawia nad takimi rzeczami. Świadoma decyzja w każdym razie, nie? Więc to. No, tak więc jeżeli jak coś, to zapraszam na Discorda, jeżeli ktoś nie jest, to właśnie się link wyświetlił. Zapraszam. Jakby ktoś mógł sprawdzić w ogóle, czy ten link działa, bo ktoś mi tam pisał ostatnio, że chyba nie działa, chyba Kuba, ale nie ten. Nie sprawdziłem tego później. Jakbyście mogli zobaczyć, czy on działa. No i oczywiście zapraszam, jeżeli jeszcze kogoś nie ma, to ja tam staram się newsy właśnie na bieżąco wrzucać i one zanim wylądują na kanale w postaci filmu, no to są na Discordzie, no ewentualnie na Twitterze, jeżeli byście chcieli, to zapraszam do śledzenia, to tam w ogóle najszybciej są newsy, bo to wystarczy przekazać dalej. Nie działa, tak? Dobra, to czekajcie chwilkę, ja sobie wyjdę, bo to jak teraz tego nie zrobię, to... Okej, okay, to zapraszam, mogę wygasnąć, bo nie masz uprawnień do dołączenia. To ja szybko tylko to zweryfikuję, bo ja tam... Dobra, to tak. Tu tylko zaproś osoby i tu jest albo wyślij znajomemu link zaproszenia na serwer. Dobra. Bo muszę to od razu poprawić, bo jak nie zrobię teraz, to później mogę zapomnieć. To jest dosłownie 5 sekund, nie? Raz, dwa, trzy, cztery. Discordzik jest tutaj. Link, klejamy, zapisujemy, zamykamy stronę, lecimy dalej z gameplayem, moi drodzy. Dobra, wszystko ustawione, to ustawione. Właśnie, a zobaczmy sobie wskaźnik postępu. Misja trybu solo, 14%, sekwencja pierwsza 75%, sekwencja druga 100%, tam ona była taka prosta, że nigdzie się nawet nie pomyliłem i zrobiłem 100%. Nice. Sekwencja trzecia 3%. Okej. Okay. Dobra, bo ja leciałem teraz do punktu synchronizacyjnego. Takie z punktu synchronizacyjnego, rozumiecie? O, jeden kieliszek za daleko. Dobra, cyk.
No powiem wam, że po tylu latach, jak się wraca do takiego Unity, gdzie grałem strasznie dawno, to fabularnie wydaje mi się, że nie pamiętam, a później cutscenkę widzę i już wszystko mi się przypomina, nie? Ale tego gameplayu to kompletnie nie... Nie pamiętałem tych wrażeń z gameplayu. Dobra, skok. Dobra. Chwilę temu pomyślałem coś o czymś, że jakaś istotna zmiana tutaj była. A, dobra. O tym, że mamy te kilka ścieżek na daną eliminację. Bo mówię, jak materiał bym sobie gdzieś tam później zrobił na temat tego, właśnie Unity, jak odświeżyłem, to żeby po prostu wiedzieć na bieżąco. Bo ja sobie wczoraj tak samo usiadłem jeszcze na rowerku, pokręciłem trochę na stacjonarce i sobie zapisałem parę rzeczy związanych z Unity, z tego względu, że później jakby materiał robił, żeby wiedzieć na bieżąco, nie? Sorry, pisałem, nie miałem ustawione na żywo. Spoko. Szkoda, że Arno nie komentuje tego, co widzi. A, no w sumie nie wiem, ale czy było w którymś Assassinie, że komentował gdziekolwiek? Bo tak prawdę mówiąc nie wydaje mi się. Bo to ja chyba dużo mówię prawdę mówiąc. Tak mi się coś wydaje. Nie mam Discorda. Assassin Brother, to instaluj szybko. Raz, dwa, szybciutko. Dobra, jak teraz się wyświetli link z Discorda, to jakbyście mogli to sprawdzić, bo powinno działać. Dobra. Podobno w szkole mają być elektroniczne podręczniki ćwiczenia, żebyśmy nie dźwigali ciężkich plecaków. No to wydaje mi się, że to spoko. No na te czasy, które mamy, to chyba już okej, co? Dobra, synchronizacja i lecimy do zadania. Ale tu z daleka widać, że to tak średnio wygląda, nie? To miasto, tak już z tej perspektywy. No ale chociaż nawet tych przechodniów widać. Falcon, widzę, że my tutaj... Czekaj, zaprosiłeś tylko. Prawdę mówiąc, jest problem taki, że nakładka... O, Ubisoft Connect nie działała. Ale teraz działa już, dobra. Strasznie muli. Nie, bo ja teraz uruchomiłem tą nakładkę i teraz nie mogę z niej wyjść. Czekajcie, muszę chwilę... Chyba cię dodałem. Dodałeś, tylko że jest problem taki, że ten nakładka Ubisoft Connect coś się spieprzyła. Bo ja teraz biegam, ale mam na pół ekranu nakładkę. Tylko nie wiem dlaczego. Dobra, zniknęła. Nie wiem w ogóle dlaczego ona tak chodzi do dupy, bo wcześniej nie miałem problemu z tym, żeby ona tak zostawała, nie? W sensie działała normalnie. W każdym innym Assassinie, a prawdę... Jezu, znowu prawdę mówię. A teraz włączyłem mi tak jakoś zamulone było. Jak coś, to zaakceptuję później. Na razie robimy ten. Na razie lecimy do fabułki. Słuchajcie, sobie bluzę rzucę, bo no kurde, gorąco mi tu się zrobiło. W pokoju opór. To lecimy. Dobra, wy czekacie teraz jeszcze na jakąś grę, która wyjdzie przed tym Assassinem, albo jakąś serię gier poza Assassinami śledzicie? Czy jak to wygląda? Bo ja strasznie wcześniej w sumie, na tak poprzednio, na premierę, to się napaliłem na tego, na Starfielda, a ostatecznie wyszło jak wyszło. Nawet go nie ukończyłem. Kupiłem.
Dlatego też następnych gier, takich jak Skull and Bones na przykład, nie kupowałem, tylko w Game Passie sobie wziąłem, żeby sprawdzić. Tak samo Avatar Frontiers of Pandora, tak samo sprawdziłem. Jak liczyłem, że będzie taki skok fajny, że warto będzie to sprawdzić, bo będziemy wiedzieli, czego możemy się spodziewać po Assassinie. No to niestety. Co to jest? Zbadaj Café Theater. Arno otrzymał pod swoją opiekę Café Theater, stary lokal służący Assassinem jako komórka wywiadowcza. Obejrzyj budynek i sprawdź, jaki przywróci jego dawną świetność. O proszę, no to sprawdźmy to. Nie jestem Francuzo-Polakiem. Something I can help you with? What is this place? It connects to the sanctuary. Less flashy than the Saint-Chapelle entrance, but we own the building. Used to be part of our intelligence network. But the place has fallen on hard times. How can I help? I'll keep an ear out for any opportunities that come up. You might also speak to the intendant about renovating the building itself. I'm not exactly flush with coin just now. Any revenues the cafe generates are yours to do with as you see fit. The money is deposited in the chest in the study, and the more improvements you make, the more revenue. Quite. You might also find that expanding our reach into other districts will pay dividends. No i pięknie. No to jednak możemy już to robić. O czym nie wiedziałem, no to sprawdźmy, jak to działa. My tu możemy iść do tyłu, ale czy tutaj jak podejdziemy sobie... Nie, tutaj... Dobra, pytanie, jak to się... modyfikuje. Jest pełno jakichś rzeczy na dole. Chyba musimy... Wiem, że można właśnie Arla coś takiego, że podejść do niej i to rozwinąć, ale nie wiem. Idziemy na dół. Do kanciapy. Pełno jakichś białych pikseli latających, w sensie między teksturami. Coś tak średnio działa. O, proszę bardzo, profil klubu. Aha, to jest nasz profil klubu. Co wczoraj Kamo stworzył nasz, specjalnie, żebyśmy mogli spróbować ograć w kopię. Dobra, zadania klubu. Wypełnij wszystkie cele klubowe, aby odblokować posąg w sali klubowej. Okej. Okay. My tu jeszcze mamy do ogarnięcia. Tu jeszcze jest piętro niżej. No, obserwuję wyjście serii książek Napoleon. Wiem, że... wiem, mam jedną część, druga już jest w drodze, czekam na trzecie wyjście, bo też ma być podobno fajna książka, polecam. No widzisz, to jakbyś był na Discordzie, to byś mógł nam wrzucić, żebyśmy po prostu mogli sprawdzić. Idziesz na górę, tam naprzeciwko masz kolesia, który tym zarządza. Tam masz... Dobra, już idziemy. Ja tu zwiedzam podziemia. Impressive, no? What is it? An heirloom of the Brotherhood. That armor was worn by Tomas de Comiel. I have no earthly idea who that is. He led the raid that captured Jacques de Molay, broke the Templars' power in Europe for over a century. It used to be that an assassin who did a great service for the Brotherhood and for France would be given his armor in thanks. The seal that opens the vault was lost 200 years ago. It hasn't been opened since. I can see why calling a locksmith was out of the question. Tell me about this seal. It consisted of three rings, one for each of the three doors, but the seal was broken before it was lost. The fragments are no doubt scattered around Paris, with only the vaguest clues as to their whereabouts. And if someone were to find all of them, would you say that he had done a great service for the Brotherhood in France? I suppose I would at that. Kurde, to, czyli to jest ta zbroja tego chłopa, z którym walczyliśmy w tym intrze, tak? Dobra. Już tam idziemy. Dzienie Altaira w czerni. No dokładnie, bo to właśnie tak wyglądało tamto ziomka tego, z którym walczyliśmy na początku. Zbroja Tomasa de Carnile.
Neillona. Okej, zrealizujcie wyzwania w zbrojowni. To legendarny pancerz asasyna, który pokonał Jakuba de Molay. Dostęp do niego można uzyskać tylko poprzez zebranie trzech fragmentów dysku Nostradamusa. Seria miała jawne połączenie z asasynami. Nie wiem, czemu Ubisoft kłóci się, że to są osobne światy, przecież to jest te same uniwersum. No, tak. To dużo osób w ogóle tak twierdzi, Jakub, że powinny być połączone w ogóle, nie? Że to samo uniwersum. Tylko z drugiej strony jakby to wyglądało, że rozdzielili czasy współczesne czy tam futurystyczne z nazwą i że to jest inna gra, nie? Dobra, co my tu mamy? Różne zagadki, by odzyskać fragmenty dysku Nostradamusa. A, czyli to tutaj trzeba je zaakceptować. No, w sumie chętnie bym przyjął taką zbroję. Strasznie tu jest rozbudowane te podziemia. Jestem zaskoczony. Elegancko. I to w ogóle, że tak przez przypadek, że sobie wbiegliśmy gdzieś po drodze, jak biegłem do tego punktu. Nie wiem, czy czasem to nie miało trochę na celu tego, nie? Żebyśmy wbiegli. Tutaj co jest? To jest przejście do czegoś? Do jakiegoś innego wyjścia, czy coś? Aha, czyli my weszliśmy do tej głównej bazy? A teraz nie będzie się dało wrócić. No co to jest? Serio? Nie mogę wyjść teraz? Hey, Honor. Hey, bro. Mam problem. Wszedłem i nie mogę wyjść, rozumiesz? Zamknęli mnie tu. Tak, brother. Będzie, myślę, że zrobimy sobie. Aktualna ranga asasyn, rekrut. Jaki mamy teraz? Ranga asasyna, aktualna ranga elitarny nowicjusz. Czyli tutaj, a jeszcze mamy... I to jest spoko, że tutaj są te rangi. Bo tak w tych poprzednich asasynach to jakoś tak nieszczególnie, nie? Jesteśmy asasynami tyle, nie? Co to było za dźwięk? Dobra, ej, zgubiłem się, nie? Jak stąd wyjść? Można już tędy wyjść, okej, przed nią się nie dało. Dziwna sprawa. Fajny crossover ogólnie między tymi dwoma grami. No, ten crossover to grałem. Ty, mordo, no. Przecież ja stąd poszedłem. Gdzie jest ten przybytek, w którym ja byłem? Jak on jest zaznaczony? Defakt. Ja przeszedłem na drugą stronę rzeki przecież. Butu? Gdzie jest punkt widokowy? Jak ja odblokowałem punkt widokowy, to ja nie mogę się na niego tepnąć? Jak to się robi? Punkt charakterystyczny. Później klamki, to jest przejście do bazy asasynów. No dobra. No ale ja nim wszedłem z tej kafe do tego i... Ja biegłem do zadania. Czekaj, ja biegłem do zadania? Bo zadanie było tu. Czekajcie, bo ja już nic nie wiem. Nie wiem, gdzie byłem. Gdzie przez lata nikt nie mógł się dostać do zbroi, a jest w tak dobrym stanie. No. No bo dbali na wyciągnięcie ręki kijem, ją tam strzepywali kurz z niej, wiesz? Może mi ktoś powiedzieć, gdzie ja byłem? I jak jest oznaczony ten punkt
do zarabiania, który chciałem ulepszyć. Bo ja już nie wiem nic, nie? Być tak? A to jest tutaj. O Jezus. To ja wszedłem przed tym dołem. Dobra, jestem tutaj. A u kogo się ulepsza ten? Zbadaj. Jezus. Ale nie, strasznie nie ogarnąłem. Ja myślałem, że to jest jedno pomieszczenie, a tutaj jest rozbudowany fyst. Czyli to jest główna baza, tak? Cała. Naziemna, a tamta jest podziemna. To cała główna baza, którą mamy dostać, tą kryjówkę w Assassin's Creed Red, to prawdopodobnie będzie się składać z tego wszystkiego, co i tutaj mamy, bo oni mówili, że tam będzie można i ulokować ją gdzieś na mapie i rozbudowywać o dodatkowe pomieszczenia. Tak więc zakładam, że bardzo podobnie do tego. Uuu, dostęp do swoich strojów, dziedzictwa. Zajebiście. Ciekawe, skąd wy macie te wszystkie stroje, no? Kto je zbierał? Ja jestem w trakcie misji, to częścią misji jest to, co ja tutaj zwiedzam, a to nie było tak, że ja to sam znalazłem? To chyba dopiero teraz to ogarnąłem. Aha, no tak. No to nieźle. Dobra. Moi znajomi w grze online niedawno grali. Dawać pieniądz. Skrzynia, przychody są dostępne. 20. I kolejne przychody za... Przecież to się nie opłaca w ogóle tego tutaj trzymać. Co to za pieniądz jest? To kto będzie? Ja będę dokładał do interesu tutaj jeszcze. Ale że nada. Jak to się ulepsza? Żeby pieniądz przynosiło. Gracz Kamu gra w Assassin's Creed Unity. Remont. Parter i remont 100. Dekoracje plus odblokowana nowa misja Cafe Theater. Wymagane przedmiot poprzedniego remontu. Aha, czyli to trzeba po kolei lecieć. Dobra, spiżarkę odblokowaliśmy. Dobra, mamy spiżarkę. Zielona kropka. No, dokładnie, to czyli jesteśmy teraz w zadaniu. Hall, architekt poszuka sposoby, by ulepszyć. Cichutko, tu nie ten, że godna orientacja, tylko poteleportowali mnie, a ja nie wiedziałem, że to jest w tym samym miejscu. Ja myślałem, że to jest gdzie indziej, no. No już dobrze, dobrze, już nie czepiamy się, nie czepiamy. Remont, wynajmij architekta, dobra. Ile to będzie warte? Ile oni mi pieniędzy przyniosą po tych trzech ulepszeniach? Zaraz to sprawdzimy, żeby jak coś nie inwestować. No, nawet za 1000 tych lirów, lifów, czy jak to się tam nazywa ta waluta, otworzyliśmy dekiel od studni. Gdybym tak normalnie płacili, to normalnie mega by było. Za 18. A czemu nie napisali mi, ile teraz zarabiamy na minutę, znaczy na 20 minut? Jak już to poulepszałem, ja bym chciał to wiedzieć. Dobra, tam są stroje. Przejdźmy się po tej awirze. Gdzie to? Do góry. To jakaś morda ma dla nas ten. Znajomy. A to jest ten! Kamo! Ukończenie 93%, 100%, 99%, 95%. No, nieźle. Nieźle. Takiego człowieka to potrzebujemy w swoim składzie. Nie będziemy musieli niczego już robić, tylko wystarczy, że będziemy obecni, nie?
Einstein najlepiej pływa ze wszystkich asesynów. Tak, to jest fakt. To jest fakt. Cóż tu jest? Dokonania. Twoje pamiątki. Misje trybu jednoosobowego. 3 na 12. Mhm. Kurde, człowiek chodzi, zwiedza i co chwilę mnie zaskakuje, ile tu jest szczegółów. Że w ogóle, że tą bazę mamy. Ja myślałem, że jak ostatnio, wczoraj kończyliśmy ogrywać tego asesyna, to ja byłem pewny, że już wiemy wszystko z tutoriala. Isn't our mandate to work in the shadows, stay undetected and all that? Call this the fallback option. Better to practice here in safety than pick a fight with ruffians in the streets. No? Touché. Nie, myślę, że aż tak to nie będzie ten. Aż tak to nie będzie rozbudowane. Przynajmniej tak mi się wydaje. Pamiętacie, jak asasyni mieli małe klatki w Masyafie? Albo w innej tej dzielnicy, to tutaj mają całą taką tą willę, nie? Widać, że templariuszy nie było przez pewien czas aktywnych i spokojnie sobie mogli poulepszać. Dobra, walka wręcz, to są moje statystyki, zdrowie, niewidzialność na dystans, walka, dobra. Nie wiem, czy to ulepszać. Ulepszać to na maksa, czy nie, ten budynek? W sensie, o ile mnie stać, bo może zaraz mi braknąć pieniędzy, ale tyle, co mam, to bym ulepszył. Czekajcie, tutaj i do tego pudła, nie? Nie, to są przychody, to tutaj do biurka. Japonia na nas trzęsie ziemi. No tak, no w sumie tak, ale... A w sumie to teraz, jak to o tym powiedziałeś, to przecież w Rogue'u mieliśmy tak, nie? Że... że... tam były ruszone te artefakty w tych świątyniach Isu i było trzęsienie ziemi. To już wiemy, jak będzie zrobione, nie? Z tego masz misję, okej. Okay. Jasne, że na maksa w końcu robimy na 100%. No jasne. Of course. Nie, już nie mogę. Bo już nie mam 5000. Dobra, to jest jak dorobimy się hajsu, to będziemy myśleć. No to dobra. Nowe. Przez okno, normalnie. Ale powiem wam, elegancko to wygląda. Podoba mi się. Dobra, my mamy misję teraz, stronę na dół, do piwnicy musimy dojść. No to let's go. Z tobą nie rozmawiam, to schodzimy na dół. Będą nas rozliczać z tego, co ulepszyliśmy. Fejkę. Terje. Good, my friend. Lecimy do góry. Trzeba lecieć trochę fabuły, żeby się nie zamulić, nie? Parishioners found a body in Notre Dame today. The wags are already calling him the penitent. I take it justice has been done? Not entirely. Sivert had an accomplice the night of Monsieur de Lassay's murder. He struck the killing blow. This raises troubling questions. What have you learned? He was working with a man called Le Roi des Thunes. The King of Beggars? Are you sure? You know him. Of him. The beggars pay him tribute. The man himself is a ghost. We've sent three assassins after him. The first two found no trace. The third never returned. I can find him. Sivert met with one of his lieutenants. I owe it to the memory of Monsieur de Lassay to uncover the truth. Perhaps you can at that. You've proved yourself a true assassin today. And a true assassin must have the proper tools. So the concealed blade and the smoke bombs were just what you had on hand then? The Phantom Blade. A modest little update from the traditional assassin's blade. Where you're going, you may not wish to get too close to your enemies. Now then,
Assassin, this council charges you to go to La Cour des Miracles. Find there the Templar agent, Le Roi des Dunes. Learn his secrets, and bring him peace. And bring him peace. Okay. Dobra. Widmowe ostrze, naciśnij jeden, by wybrać widmowe ostrze. Po wyposażeniu się w nie naciśnij prawy przycisk myszy, by oddać szybki strzał. Przytrzymaj prawy przycisk, by wycelować i naciśnij lewy, aby strzelić. Ciekawe. Dobra. Co oni nam tu pokazują, że tu jest jakaś skrzynia? A ta skrzynia nie jest tutaj, tylko wyżej. Tak? Tak. Dobra. No to my robimy tak. Teraz nie jesteśmy w trakcie misji, czy jesteśmy w trakcie misji? Aha, bo tu, żeby zrobić szybką podróż, to nam pokazuje to, nie? Okej. Okay. To już ogarniam. Już dobrze. No to tak, tu się tepniemy. Pobiegniemy sobie tędy i tędy. Żeby te dwie rzeczy od razu... Nie. To podróż. Tak jest. A to Edwarda to trzeba... Edwarda, bo ja je znalazłem, nie? Czy tam gdzieś w którejś misji było? Ale czy ona ma statystyki jakieś lepsze niż to, co ja mam? Czy ona ma tam na bezpośrednią walkę? Bo stawiam, że jeżeli to jest pirata, to będzie na bezpośrednią walkę, nie? Uważaj. A ta tutaj, co ona ma dla nas? Broń pogrążonej w żałobie matki, która próbuje wrócić do domu z pamiątką po swym zamordowanym synu. A dobra, zróbmy to po drodze. No dawaj. Oj, komuś chciałem sprawdzić tylko, jak to się strzela. Ojej, a zrobiłem zadymę. Ty, zostaw Jessica, ty. Ale kurde, biją, powiem wam, jak się tak nie kontruje od razu równiutko. Oj, coś same latają niektóre te. Bo zabije nam tą laskę zaraz. To wariat. No cały czas. No. Czemu nie mogę go... Nie mogłem nic zrobić, nie? Klikam i nie mogę nic zrobić. A tylko wygląd ma, okej, w ten sposób. Dobra, spoko, że tylko się strój zmienia. Ty nie mogłem, lewym klikałem? Nie atakował w pewnym momencie. Oj, dziwna sprawa. Dobra, zaznaczmy sobie miejsce i lećmy tam, bo widzę, że są kurde problemy. Chłopco, więcej efektowności podczas biegania niż praktyczności, nie? No ale coś za coś. Musieli coś zmienić, nie? W tej części, żeby się odróżniało mocniej. Jak poprzednie wszystkie tak już leciały jednym takim stylem. Dobra, my lecimy teraz, żeby ogarnąć punkt synchronizacyjny. Mieliśmy gdzieś skrzyneczkę.
Panowie, zablokowaliście mnie. Dobra, za dużo zrobili tych wnętrz. Bo trzeba później biegać i szukać tych wnętrz. Gdzie to się wchodzi? Żeby skrzynkę podnieść. Gdzie jest ta skrzynka, co? A na pewno tu na piętrze. Jest skrzynka, ale nie ma skrzynki. A nie, ja po niej przeskoczyłem. Dobra, amatorkę zrobiłem. Dobra, mamy to. Zebrane w tej dzielnicy. Dopiero pierwsza. Okej. Okay. Możemy lecieć na pełnej do punktu. Cyk, cyk, cyk. Dobra. Dobra, widzieliście info o tym, że teraz ostatnio GDC się odbywało i mieli wykład tam z Ubisoftu. Chyba Sarah Bollier i ktoś tam jeszcze wykład i opowiadali o tym, że jakie były plany początkowo do Miraża. No i między innymi było powiedziane oczywiście, że miało to być DLC, ale poza tym to było powiedziane jeszcze, że początkowo był pomysł na to, żeby lokacjami była albo Akka, albo Jerozolima i tak dalej. Takie rzeczy się zastanawiali. I kurczę, tak właśnie gdzieś tam z Vanitasem rozkminialiśmy to, że w sumie gdyby to zrobili, jeżeli może opracowali w ogóle modele i tak dalej tych miast, no to są już bliżej, żeby ten remake zrobić, nie? Jedynki na tym silniku aktualnym. Ale to tylko takie gdybania. No. Skoczymy? Skoczymy. Zajebiście. Myślałem, że się nie uda. No mordo, przecież jesteś blisko tej krawędzi i nie może skoczyć, ty. On co jaja ze mnie robi? Oj, 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 oj. Dobra. O, skubany. No i mamy punkt synchronizacyjny. Jeszcze jeden. No, powinien chyba, nie? Główna zmiana w jedynce. Taka powinna być, dokładnie. Oni to tam chyba tłumaczyli tym, że to jeszcze system Animusa nie ogarniał tego, nie? Jakoś tak to było. Fajny jest ten tutaj, te odkrywanie tych punktów synchronizacyjnych, bo ta kamera tak daleko odjeżdża i później jesteśmy tacy mali na tym i dojeżdża na pełnej, nie? Później z powrotem. Fajnie. Dobra, w którą my stronę teraz idziemy? Jak byliśmy tutaj, co to jest? Niewyremontowany klub towarzyski. A to może skoczmy tam, coś ulepszmy troszkę i podlecimy sobie później w drugą stronę. Żebyśmy zarabiali już jakieś hajsiwo, nie? My do wody chyba skoczyliśmy, nie do siana? Nie, do siana. Okej. Okay. Zadyma. Pomogłem ci, mordo. I zawijam mandżur, żeby mnie nie złapali. No ogólnie właśnie ja tak się zastanawiałem, bo tam w tej jedynce to jestem ciekawy, co oni zrobią z takim remake'iem, nie? No bo jeżeli by to przerobili tak na takiego Miraża, no to wiadomo, to z jednej strony no wszystko ładnie, pięknie. A z drugiej strony, czy tego wymaga społeczność? Ja mam wrażenie w ogóle, że jedynkę mało kto gra. Jeżeli ktoś nie zaczynał ogrywać Assassinów kiedyś, to teraz wydaje mi się, że ludzie w ogóle do tego nie wracają.
jedynie osoby, które jakoś naprawdę są zajawione serią, to ograły albo pooglądały sobie gameplay z jedynki. No a reszta nawet nie próbowała, nie? Tak mi się wydaje. Jeżeli ktoś gra dla gameplayu i dla tych settingów takich historycznych, no to powiem, że nie szczególnie. 5000 remont. Kurde, to ile ja mam? Przecież przed chwilą gdzieś zbierałem hajsiwo i jeszcze nie uzbierałem? A, nie mam. Dobra, to jest skrzynka. To idziemy zobaczyć, ile to jest w skrzynce. Nie, w skrzynce jest ten ekwipunek tutaj. Dobra, my tu mamy ekwipuneczek. Strój mistrza asasynów, Connor, proszę bardzo. Ale skrzynka jest tuż obok. Gdzieś tutaj. Tylko wyżej. Tutaj na pięterku. Tu jest dwójeczka, to powinniśmy otworzyć tą. Skrzynkę. Oj, dobra. Ile mamy jeszcze? 15. Dobra, jeden jest. Aj, nie udało się. Nie. Jeszcze raz. Yeah! Za trzecim razem. Nieźle. No i mamy skrzyneczkę. Ile tu będzie hajsiwa? Ta skrzynka jest dziwna, że ona jest... O, coś tu jeszcze jest. Interakcja. Le Patriot 1791. Wojska księcia biskupa i jego sojuszników zagrażają już naszym braciom w Liże. Ich młoda republika nie zdoła długo opierać się potędze Habsburgów. Jeśli poszukają schronienia we Francji, nie odwrócimy się od nich. Okej. Okay. Ile to będzie hajsiwa? Jak drzwi były zamknięte. To jest w sumie tak trochę, że no właśnie, że skrzynka jest biała, czyli nie jest trudna, ale... Ej, tu dało... Aha, nie, tu się nie dało wejść, Jezu, drzwi były zamknięte. Ale skrzynka jest biała, ale jest zamek do tych drzwi, które ją chronią, nie? To takie... Tak jakby była... jakby była o trudniejszym poziomie trudności w sumie. Dobra, tam jest jeszcze jedna. Jak już jesteśmy, to wyzbierajmy to i ulepszmy to. To miejsce, gdzie to jest? Tam do góry. Jak tu się wchodzi? A, może tędy się wchodzi. Jezus. Dobra. Trzeba pamiętać, że z tym na kompie trzeba Shift i E trzymać, żeby wlecieć do środka. Dobra, to jest na tej wysokości, tylko stawiam, że tu też będzie zamknięty za... No właśnie. I 3. Kurde, to nie, to tutaj nie wejdziemy, bo nie mam ulepszonej. To możemy spróbować jeszcze jedną, ale to się oddalamy coraz bardziej. A tutaj jakbyśmy poszli w skrzynię nomadę. Da się stąd z tego poziomu wyskoczyć przez okno? Niestety się nie da. Dobra. Próbujemy innej miejscówy. Gdzie tu jest wejście z tej chaty? Dobra, znalazłem. Nie jest tak łatwo po tych wnętrzach biegać. Bo to czasami się biega i nie można znaleźć. Masz, chłopie. O, udało ci się ukończyć 10 z 10 wydarzeń w tłumie. O, tu jest czerwona. Na trójce. Mhm, pozdro. Strasznie ciężka ta dzielnica, coś tutaj jest. Wszystko na trójce. No niestety, ja trójeczki to tak powiem szczerze, że no, nawet nie próbuję, bo tam tak szybko ten suwak lata, żeby odblokować. Słuchajcie, a jak tu wejść? I pewnie na dół trzeba zejść. Pięknie. Coś my tu mamy do zdobycia? W tych takich niebieskich, zielonych. Uuu, tu jest hajsu. Pięknie, no to akurat. Nice. To lecimy ulepszyć.
No, chłopiec. Dawaj, że po stole. Patrz, jaki kulturalny, co? Nie skoczy po stole. Idziemy ulepszyć. Przepraszam. Proszę mnie przeprosić, bo lecę tutaj, pędzę. Kierownik budowy czeka na pieniądz. Remont. No i od razu czuć pieniądz. Za 5 kafli, 3 piętra. W sensie parter i 2 piętra wyremontowane. Zapisano zrzut ekranu. Trochę zadzieje. Moje kontakty, jedna osoba w grze. Tutaj przychody z Café Théâtre wynoszą 25. Dopiero 25, a ja tyle hajsu wydałem? Człowiek chowa sobie oszczędności życia w skrzynce, a tu jakiś zakapturzony kolo mi kradnie. Jeszcze bar, no jak? Tak to działa, ale to działa też tak bardzo podobnie w prawdziwości. Podatki. I później ktoś coś sobie kupuje, jakiś polityk. Niestety. Okej, a właśnie. O nie. Tutaj jest poziom. I co tutaj jest? Łotrzyk koneser. Dobra, ale to jest nagroda 700. Zabij przywódcę. Tutaj takie rzeczy. Nie da się tu odebrać hajsu? 2,5. Poziom trudności wysoki. Zlikwiduj. Okej. Okay. Dziwne, że tu hajsu nie można odebrać, albo nie znalazłem po prostu. Wylądowałem im na stole, nie? Mordo, dawaj pieniądz. Dobra, to lecimy teraz tutaj te wieże ogarnąć. I jak wieże ogarniemy, to lecimy. Lecimy do zadania, no oczywiście, no jak. No już łapię tego gościa. On jakoś ledwo biegnie. Jakiś amatur ten złodziej. Amatur. 1 z 15 załatwionych gości. Złapaliśmy go, ale w sumie niczego nie dostaliśmy? Dziwne. O, tutaj mamy jakieś kurtyzany do opłacenia. No nie, to jest zadanie. Ja myślałem, że to kurtyzany. No nieźle, człowiek w jedno w głowie. Dobra, cyk. Ło, pięknie. Tu są jakieś, ale nie do wykupienia. Dobra, czy my możemy tędy sobie przebiec? Czy ktoś tu w ogóle trzyma i pilnuje ten teren, czy nie bardzo? Zatrzymuj się i skocz na boczek. Tutaj my możemy jakąś skrzynkę ogarnąć, czerwoną, czyli prawdopodobnie będzie super ciężko się dostać. A tu raczej nikt nie pilnuje, bo my przecież tutaj ten punkt odblokowywaliśmy wcześniej. To dziwne. W ogóle wysłałeś mi kamo zaproszenie i to zaproszenie wisi mi w prawym górnym rogu cały czas, nie? Chłopaki zobaczyli, zorientowali się. Someone there. Okej. Co wy myślicie, że mnie złapiecie? Jestem szybki jak błyskawica. Przebieg chłopi przez ich strzeżony teren. W ogóle nikt się nie zorientował, nic, nawet nie zdążyli zgonić ani nic. Tu jakiegoś chłopa z po imprezie niosą do chaty ziomki. No tu mamy jakąś skrzyneczkę. Przepraszam.
To nie jest dla państwa, tylko dla mnie. Musimy zawinąć wam cały hajs. To jest konfiskata majątku. Państwo potrzebuje 2500. Państwo potrzebuje na zbrojenie się. Zapraszamy. Proszę przyjść po odebranie z ubezpieczalni za 20 lat. Dziękuję. Fajny ten Arno. Sam okrada skrzynię, ale nie dla niepoznaki ściga innych złodziei, że niby taki prawy. No właśnie o to chodzi. Ja mogę kraść, bo ja assassin. Dokładnie, bo to jest taki Robin Hood. Zabiera bogatym, albo w sumie nie wiadomo komu zabiera, ale daje biednym, czyli asasynom. I najważniejsze jest, że przekazuje to wszystko na samorozwój, a nie na jakieś, wiecie, korporacje. A ten chłop nawet się nie zorientował, że ja mu ziomka biję. To jest fajne, że te są takie interakcje w grze i takie losowe wydarzenia, bo zawsze zawsze rzucają się w oczy, przynajmniej mi, ja lubię takie rzeczy robić. Jak mam okazję przebiegając, to wchodzę z buta. Bo wchodzę od buta. Zależy kto ja, jak to ujmie. Ja bym chciał do góry. Ty jesteś w stanie stąd do góry mi skoczyć? Nie jesteś. Tędy? Tu już jesteśmy. Dobra, tu. Dobra, o, wyszedł na fasadę. Już myślałem, że się nie uda. Tu jest zajebista skrzyneczka, trójeczka. Mhm. Elegancka. Ty, a to nie tutaj. A gdzie jest ten element? A, tutaj. A wyglądało identyko prawie, że. Zbieraj i nie oddaję. No tak, tak, tak. Wiesz, to wszystko jest dla wolności, żebyśmy później mogli ich uwolnić, pomóc im. Tak to działa. O, tam jest jakaś duża taka kopuła. Co to jest? Oj. Gdzieś po prawej, o. Gram pierwszą część, a ty jakieś Unity. Jest starszy. No widzisz? Nie no, jedyneczka. Ja powiem szczerze, że jedyneczkę ostatnio jak grałem, to przyjemnie mi się grało. Jest ona prosta, powtarzalna, ale no. Coś w tym jest. Czekajcie, co to za człowiek tutaj? Aha, to nie. Dobra, tu są ziomki. My idziemy teraz zadanie robić, bo nie ma co, za dużo krążymy. Powiem szczerze, że dużo schodzi tutaj czasu na krążenie po tym, po mieście i po okolicy. Biegniemy tylko niby wieżę odblokować, a bardzo dużo czasu schodzi. Później chcę ulepszyć jakąś nieruchomość i znowu trochę czasu schodzi, nie? I to tak gdzieś w de la Cour de Miracles znajduje się agent templariuszy, który wie, gdzie szukać króla żebraków. Znajdź tego agenta. Okej. Jakub, to dokładnie tak działa streamowanie, wiesz? Że jakby ktoś miał za dużo pieniędzy, to ja bardzo chętnie zaproponuję, że możecie mnie wesprzeć na YouTubie oczywiście. Ewentualnie macie link w opisie z donate'em. Tak to działa. Oczywiście wspieranie ma więcej korzyści niż donate, no bo możecie uzyskać wcześniejszy dostęp do filmu, na przykład. O kurde, o. Łabędzie. Dzięki. A propos, powiedziałem o tym, ale jaja. Dzięki. No. Że może... że na wsparcie ma jeszcze to, że można film dostać. Na przykład teraz jest wrzucony już a propos Assassin's Creed Rogue, którego ostatnio ukończyliśmy. Jest już wrzucony i będzie w niedzielę na publicznym. No i... No i niesamowite emotki i rangi na czacie, właśnie jak Falcon tutaj robi przykład. Tak to wygląda. Dobra, idziemy szukać tego gościa, jak już zrobiłem segment sponsorowany. Musimy tutaj odnaleźć jakiegoś jegomościa.
O, proszę bardzo. No właśnie. Nie, ja tu nie chciałem. Ale patrzcie, jak się zmieniła od razu dzielnica. Tylko wbiliśmy na ten żebraczy ten element. Zmień na euro, bo straszna dyskryminacja. Nie, nie, to wtedy będzie zadyma tutaj u nas, wiesz? Na, jak w euro będą donaty. Jaka od razu zmiana jest tej dzielnicy. W jakichś barakach chłopaki tu żyją. Trochę mnie drażni ten delay, że jest, żeby używać ten wzrok orła, żeby skanować. Co tam będzie, jak tam żyćko się toczy? W porządeczku? Ciebie nie będę pytał, czy grasz w Assassina, bo ty nie grywasz takie rzeczy. Widziałem, że wczoraj mi zapro wysyłałeś do gry, ale ten, ale akurat skończyłem live'a i siadałem na stacjonarkę, na rower. Nie na kompa stacjonarkę siadałem. Teraz sobie pomyślałem, że mogłem tak zrobić tylko na rower stacjonarny, żeby trochę pokręcić. Dobrze, dobrze, jutro meczek w niedzielę do Polski. O, no tak. Nie nagrałem kiedyś? O, no to widzisz, to nawet nie wiedziałem. Mówisz na święta do Polski. Ja ostatnio gdzieś tam w CSK parę razy z Abrahamem grałem, ale ogólnie rzecz biorąc to nie ten. To teraz przez ostatnie dwa tygodnie w ogóle nic a nic. Czekajcie, bo ktoś mnie rozkminił. Musimy znaleźć wejście tam. Da się tutaj jakoś to zrobić. A, tu są drzwi, dobra. Dobra, my mamy tak, że możemy... Ja bym chciał... Czy oni stąd pójdą? Ci, co tutaj się stoją? Nie, tamten się tylko chłop sfokusował. Nie no, w sumie już to już po świętach? A, okej. Okay. A to urlop? Urlop będzie. Dobra, czekajcie, to ja muszę wejść z powrotem do góry. I spróbujemy tam jakoś wrzucić, tylko jak to wrzucić? Bo tutaj nie ma takich sprytnych okien ani niczego, żeby oni chcieli. O, tam mnie rozkminiał. Kurde, chłop mnie tutaj rozkminił. Troszeczku. A, no tak, tak, to będzie polewane tam na remizie. Kurde. Dobra, musimy... Musimy się tu dostać. A, wystarczy, że tu weszliśmy, okej. Okay. Kurde. Grubo się bawią. Lovely, no? The good folk of Paris give more money to crippled beggars than whole ones. Loi des Thunes isn't that bit of trivia, an opportunity to motivate his less successful employees. That man has lost a foot. Now you can charge in there, cause a great disturbance, and send all the rats scurrying back to their holes. Or you can disappear into the swarm and follow the rats back to their king. Either way, that man has lost a foot. It's done. Co to jest za chore gówno tutaj? Co to się dzieje? Then send them back to the street. Come on, up you get. I appreciate the advice. Not yet. Who are you precisely? And why help me? I've had my eye on you for some time now, Arno. I feel it my sovereign duty to aid all those who suffered in cruelest bondage with me at the Bastille. And I have a vested interest in seeing the King of Rats caught in a trap. As to my name,
I have the pleasure of being Donatien Alphonse François, Marquis de Sade. Dłuższe mógł sobie wymyślić. You pay me a visit when you've tired of chasing vermin. Oh, he's left a lovely trail. Good luck. Czego one się tu boją? Co one wyprawiają? Dobra. Ale chore gówno, powiem szczerze. Nogie mu odcięli tak o. Bez pieprzenia. Dobra, oni gdzieś tam weszli. Śledź. No dobrze, że śledź, tylko że... Dobra. Co to? Co się tu działo, ty? Może odrośnie. Tutaj w ogóle jest to, że da się kucać, nie? Niesamowite rzeczy. Takich rzeczy nie było wcześniej. Fuck. Udało nam się, czy nie? O, udało nam się. Dobra, tylko czy on tędy przechodzi gdzieś dalej? Jak on nas widzi? Ojej, 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 ojej. Okej, dobra. Musiałem to zrobić. Już tak podszedłem blisko, mówię, dobra, jeszcze raz trzeba przejść. Idę. Idę, eliminuję. Dobra. Czemu ci ludzie nie mogą stać w miejscu, tylko uciekają ode mnie? Gdzieś tu będzie krążył te kółka, nie? Ja chyba nie muszę śledź, aha, i czas mi mija. Dobra. Ci tutaj się bawią. Znowu to samo co przedtem. Monsieur Latouche. No nie, no. Myślałem, że podejdzie za mną i... Kurde, aż się wszyscy spuszyli. Jeszcze raz. Jeszcze raz. Dobra, wyjazd. Dawaj, dawaj, mordo. Idź, idź, bo normalnie... Ten chłop mnie rozkminia tam. Jak ja sobie przechodzę tak, że nie powinien. Tak przynajmniej w moim mniemaniu. On będzie tędy szedł, nie? Do jakieś te labirynty chłop przechodzi. Opanowali trudną. O, się schowałem, nawet nie wiedziałem, że da się tu schować.
opanowaliśmy, ale myślę, że skuteczną metodę kłócenia. Sam Altair nie mógł opanować jej. Tak, tak, dokładnie. Sam Altair nie był w stanie tego zrobić. Joking. I thought he'd skimmed off the take or some such. Nope. No dawaj, dawaj, rozmawiać. Right. Double time it is. Zabójstwa widmowym ostrzem 2. Oni wiedzą, co się wydarzyło, czy nie wiedzą? Dobra. Szybko. Chłop nas goni. O, udało się. Get him inside, quickly. Solomon doesn't feel right. He's dead, sir. Then toss him in the gutter and get yourselves inside. Okej, dobra, weszli do środka, co my tutaj mamy? Dobra, mordo. Uka. Co, wejdziemy górą. Kurde, miał przeskoczyć na ten kawałek dechy, co tam wystawał, a nie tutaj jakiś robi chłop. Gdzie ty idziesz? Nie mogę strzelić. Aha, to on go nie... To tu są za... Bijatyka na dachu, bo się nie udało strzelić, bo chyba nie miałem naboju. Oj się stary, bugujesz jak ten. Z Matrixa. Agent. Smith. Dobra. Okej, okay, wywabienie petardą hukową. Wywabienie, a czy ja mogę go wywabić, żeby on wyszedł na zewnątrz? Nie. To tylko chodzi chyba o to, żebym ja to zrobił, nie? No bo on jako tako chyba nie wyjdzie. Niech muszę odciągnąć. Żebym mógł sobie wejść do środka. O, uwaga, bo lecą deski. Boże, te nie deski, tylko dachówki. Dobra, czy my mamy tu cel, żeby... Okej. Myślałem, że mamy go wyeliminować. Expected a stronger spine than yours. What will your master say? Oh God! God help me! Ej, to było easy, strasznie. Ja myślałem, że jakoś ciężej będzie, czy będzie jakaś walka. Da się tu wejść do góry na dach?
Jakoś się drzesz, patcanie. Tu jest więcej chłopaków. Dobra, aha, czyli tutaj mogliśmy też sobie od góry wejść, okej. Dobra, co my tu mamy w ogóle za możliwości? W ogóle zapominam o tym, że tu da się leczyć, nie? Ja w tych poprzednich tam... W niektórych się dało, chyba w trójce się dało, tak? A tam w innych się nie dało, jakoś tak to było. Czemu on tam stoi na zewnątrz, no? Ja mam z nim zrobić? Ktoś mnie teraz, chłopie, załatwił. Dalił do mnie, chłop. No, ty będzie... Dobra. Zawijam mandżur stąd. Może ci do mnie nie szczelą. Dobra. Dobrze, że nie rzucają tymi kamieniami, którymi zawsze mają takie ocela, że zrzucają mnie. W tych poprzednich częściach przynajmniej tak było. Ale oni mają tutaj tych liny rozwiniętych, żebyśmy mogli tutaj biegać. Dobra robota, asasyni. Belek pewnie tutaj za młodego wszystkie te liny rozciągał. Dobra, mamy 7 punktów już umiejętności. Jednak nie odrosła. No, nie udało się. Nie udało się, dokładnie. Dobra, wspomnienie 2 na 2. Wywabienie petardą hukową, zabójstwa widmowym ostrzem. Udało się obydwa. Nice. Dobrze, znaleźliśmy, mamy lokację, gdzie on się znajduje, tylko czy my musimy teraz iść zarejestrować to do szefostwa bractwa. Otrzymujesz dodatkowe przychody, nieźle, 45. To szaleństwo, co? Istne szaleństwo. Okej. Okay. Zobaczmy, czy my mamy coś tu w okolicy. A, tu mamy też te do wytworzenia. Właśnie, ja chciałem tak. Wejść w dostosowywanie umiejętności. Niewidzialność. No i co my tu możemy zrobić? Tu trzeba, to już sprawdzałem. Dwa cele. To mogłoby się przydać. A tutaj mamy wtapianie się, to jest totalnie beznadziejne. Zdolność przebierania siebie oraz pobliskich sojuszników za obrony cel. To było spoko, a to wystarczy, że my staniemy przy nim, a to aż 6 kosztuje. Zmysł społeczny, zdolność dzielenia umiejętności wzroku orła ze sprzymierzonymi graczami, a to trzeba w koopie grać. Zdolność przebierania się Z, aby przebrać się za obrany cel. To jest ciekawe. Zdrowie. Zdrowie to dopiero ukończona sekwencja 5. Zdolność leczenia pobliskich graczy w pełni to mi się też nie przyda, to zresztą na 10. Na dystans. Zdolność korzystania z broni dystansowej, takie jak pistolety i muszkiety, przytrzymaj, aby wycelować, no ale to się nie przyda w momencie, gdy my będziemy chcieli po cichu to przejść. Sakiewka z pieniędzmi, którą można rzucić, by przyciągnąć uwagę tłumu po wybraniu sakiewki F, aby wykonać szybki rzut. Przytrzymaj F, ok. Bo to wykonuje... przywołuje, że ludzi dookoła nas i po prostu skupia ludzi na tym. Kamuflaż nam aktywuje, nie? Dobra, czekajcie, zaraz wracam.
Dobra. Jezdę. Dobra. Co my tutaj mieliśmy wybrać? Właśnie, to było to. Może byśmy jednak zrobili coś w walkę wręcz, żeby udało się ich odpychać. Może to się przyda. Czemu to wszystko wymaga ukończenia sekwencji piątej? To jest strasznie daleko, tak mi się wydaje. No nie wiem. Ukończenie sekwencji to zdolność tworzenia składu asesynów, w którym ty oraz twoje sojusznicy możecie uzupełnić zapasy bomb. To nie, to mnie też nie interesuje. To są jakieś takie rzeczy, które mnie totalnie nie interesują, nie? Zróbmy to, może będzie to przydatne do przebierania się. Dobra. Wybrane wyposażenie, broń, broń jednoręczna. No i właśnie, tu byśmy mogli sobie ulepszyć tę broń, bo... Tylko czy nas będzie stać? Będzie nas stać, bo mamy dużo tych punktów. I to na czym nam tu zależy? Zależy nam na tym, żeby ta broń była szybciutka. Tutaj 5000, obrażenie parowania. No właśnie, jak będziemy mieć zaraz jakieś ulepszenie. 1000, ale nie, to musi być, tu jest 5. Kurczę, mało nam brakuje do tego, to może warto to przyoszczędzić trochę. Chociaż dodatkowe obrażenie 25 i 25. Wszędzie jest 25. Że nada. O, hakuj. Lol. Dobra. No to tak, bierzemy sobie floret. A czekajcie, czym się... Floret i ten. Nie będzie floret. Za tysiaczek. A, bo my kupiliśmy to za te. Ajajaj, a ja chciałem kupić za... Za te punkty, po te drugie. No dobra, trudno. Jak już mamy, to mamy. Ciężko, pistolety, muszkiety. To muszę posiadać, ale ja tego nie odblokowałem. Do tego też nie. I tu są te hardkorowe takie. Dobra, aktywne umiejętności. I tu mamy... Aha, i te są jeszcze. Czyli je najpierw trzeba odblokować, żeby móc z nich korzystać. Dobra. Okej, okay, doładowania, walka, wręcz doładowanie, kup i to można za... Aha, bo to się kupuje w ogóle za tą płatną tą walutę. Ja cię kręcę, to nie złe mikropłatności tutaj były. Przecież to są jaje jakieś. Jak to tak działa? Masakra. Dobra, mamy trochę, jesteśmy trochę silniejsi. Idziemy tutaj po drodze, mamy... skrzyneczkę gdzieś, to zaraz sobie ją tutaj ucniemy. A ona jest całkiem na dole. Możemy tu wejść? Dziękuję. Drze, jakiś świr, paleta. Pokazuje, że na dole, ale chyba jednak na górze. No, do gry singlowej tak. Habraj tutaj tego, garbusa sprzedaje. Chce się kupić, ale stawiam, że to nie może być w dobrym stanie. dobra. Ile tu jest? 350. Spoko. Dobra, gdzie jest ta... Gdzie jest to zadanie? Ale tu się elegancko biega. Elegancko, elegancko. Chciałem zobaczyć, czy doskoczymy tam. Właśnie, bo my mamy to na tej... tej dzielnicy żebraku. To zadanie. Będziesz do góry, co? O kurde, przecież badek. Ja chciałem ich... Już właśnie chciałem mówić, że chciałem ich pozabijać już. Ty, ale jakoś szybko ich wykończyłem tym nowym... nową bronią. Zajebioza. Dobrze, że sobie przypomniałem, że miałem jeszcze, jest taka opcja, żeby broń ulepszyć. Poszło gładko.
Dobra, zobaczmy, cóż tutaj będzie. Czy tu już mamy tą eliminację tego gościa? Umarł król. Król żebraków czai się gdzieś w kanałach pod La Cour de Miracle. Znajdź go i usuń. Nagrody pistolet oficerski. Okej. Okay. Piss off, you lot. Dobra, zbadaj obszar, słysz sobie okazję, wejścia 1, strażnicy 54 i miejsca ukrycia 5, okej. Okay. Wiem, Habraj, bo jak jest cutscenka jakaś i tak dalej, to ja to wyłączam, wiesz? Dobra, no tak, w końcu nałożyli właśnie ten miecz i stąd chyba te większe, większy damage po prostu. Mniej więcej tak to wygląda. Bym chciał zobaczyć, jak to się przebiera i jak mogę skorzystać z tej umiejętności nowej. Robimy skok. Chciałem zrobić skok, ale widzę, że nie mogę z tego skoku zrobić. Sabotaż. Ok, uszkodź kominy 0 na 2. Dobra, czekajcie, czy ja muszę tak petardy? Aha, nie mam petard. Jakbyśmy... Tu nie możesz użyć umiejętności? Czemu nie mogę umiejętności użyć? No to po co są te umiejętności? Że nada. O kurde. Dobra, udało się. Pierwszego po cichu. Wyjaśniliśmy. O, zadymimy ich tam na dole, ale jazda. No, tego się trochę tak nie spodziewałem, ale gitara. Sabotaż jeden, sabotaż drugi. Gdzie oni tu są? Zatmimy ich bez. Dobra, ten tam akurat odszedł. To w sumie na farcie, bo tamtego akurat nie widziałem. Czyli to powinno spowodować się. That should smoke them out. To właśnie, że wyjdą, nie? Widoczność w kanale ograniczona. No dobra, tylko teraz pytanie. Którędy my musimy się tam dostać? Azja do odwrócenia uwagi. Dobra, tylko ja muszę tam jakoś... Zabi. No Jezus. To jest wypadek, dwie na raz smoki rzuciłem. Dobra. Dostępne wsparcie żebraków. O, to dwa zrobiliśmy, okej. Okay. To tego się nie spodziewałem. Tu mamy dwa i teraz jeszcze chłopaki tu lecą. Okej. Okay. A ja sobie na mapę wejdę zobaczyć. Dobra, tu oni tędy biegną i tam mamy chyba wejście. No to tam polecimy górą. My tam im zadymienie zrobiliśmy srogie w środku. Wejście masz tylko jedno i z czego jest strażnicy. Okej. Okay. Nie wyjdą, a to ja liczyłem na to właśnie, że to jest tak zrobione, że wykurzymy ich. To musimy poszukać tego wejścia. A i oni odeszli od tego po prostu.
Dobrze, że Kondor się nauczył skakać po drzewach, bo my też umiemy. Bo wcześniej się nie dało po drzewach. A? Kurde, tu za paywallem jest gwizdanie, nie? Te schody na mapie, tak, tak, tak. Drukorła, a czy on tu idzie do nas? My się tak chowamy, że my się nie chowamy trochę, bym powiedział. Nice. Powinnam się tutaj częsie. To możemy przeszukać od razu, bo to zawsze każde okruchy są potrzebne. Zawsze mam wątpliwości w to, że oni nas usłyszą. Dobra, jak mamy czasu trochę, to możemy od razu zhakować. Aj. Jeszcze raz. Było blisko. A nie, teraz to już przesadziłem. Dobra. Jesu! Dobra, jedno się udało. Aha! Nie ma... Co? Jak nie, nie mam? Przecież miałem... A to nie było tak, że pokazywało mi, że mam 15? Kurde. Może jakieś wytrychy? Nie, lekarstwo. Dobra. Jeszcze raz. Przeszukuję czy nie? Dobra, przeszukał. Czekoladę zgarnął. Nieźle. Okej, bo oni... Zabójstwa z powietrza. O co chodzi? Czemu zabójstwa? Aha, że miałem jeszcze dodatkowy ten... cel, żeby zabójstwa zrobić. Ja nie wiedziałem. No trudno. A co to, ja już tu byłem? Że tu jakieś trupy leżą? Ja mogę tak pędzić? Aha, mogę w sumie, ale... Łódko. Dobrze. Szkoda, szkoda. 15 to miałeś 10 skrzyń temu, aha. Okej, okay, no właśnie było blisko. Za dużo razy spieprzyłem, no i trudno, no. Jak dasz kotanie, to... To co? Aha, to się pokażę na przeciwnicy na minimapie. Dobra, dobra, dobra. O, tu jeszcze jeden. Ty, a jak, znaczy nie jeszcze jeden, tylko ten sam. Ty, on nie zginął. A, to cwaniak. Zaskoczył mnie. Doświadczony uczeń, mamy rangę. Yeah, bro. Pięknie. Dziwne jest to, że oni się nie giną. Ej, chciałem rola zrobić, a się nie udało. Nie naostrzyłeś widmowego ostrza. No właśnie, w ogóle jak to się nazywa? Widmowe ostrze. Kto to wymyślił? Czemu to nie może być ukryte ostrze? W sensie, no wiadomo, to nie jest takie 1:1 ukryte, ale no wiecie o co chodzi. Wiecie o co chodzi. A tutaj hyc, hyc, hyc. My lord! My lord!
My lord! I've heard reliable reports that an assassin is nearby and that you are his intended target. The worm has grown a spine. Now he's a snake. Damn. It was only a matter of time I knew that much. This is far too soon. Oh, we, my lord. The assassins are, well connected. But we have the advantage now, don't we? Muster the guard and lead the hunt for this assassin. Bring me his head. No, sam sprzedał info, nie? To wiadomo, że... że są dobrze poinformowani. Dobra. Dostępność w kanale ograniczona. Find the assassin. Na tamtych nawet nie zwracam uwagi. Ale to załatwiłem, co? Prawdziwy asasyno. A tu jest ten, a czy tutaj da się wejść w ogóle, żeby go pominąć, czy on zawsze tu stoi i musimy... zawsze trzeba z nim walczyć. No, tak myślałem. Co za dzbanty. Embarrassing. Embarrassing. Zabójstwo moim ostrzem. No jak mam teraz to zrobić, jak już nie ma ten? Jak już wykorzystałem to przed chwilą. Co za oszukiści. Likwiduj. No dobra, a czy my możemy tędy? Imię na wprost tego gościa. Gość w ogóle ma wywalone jaja. Sobie śpi. I czemu my nie możemy się tu wspiąć? O co tu chodzi? Chciałem tam się wspiąć. Elegancko. Czekajcie, tu musimy wrócić. Eliminujemy ich po cichutku. Stary śpi. Najebany na wersalce. Oj. Kurde, no nie udało się po cichu. Diablo. Dobra, mamy go i tak. Udało się, ale... Ziomek, jak nas trafi, to zaraz będziemy spać. Spanko robić. Dobra. My subjects have eyes everywhere, my lord. I offer their knowledge to the service of the order. What knowledge could a king of the gutters offer us? The intrigues of rats? You may go. The intrigues of rats? Pompous fool, if I could lay my hands on him. My master would be pleased to arrange that. Brother. You're right, monsieur. Too much of the king's champagne. Sivir, come away! It's done. Delacer is dead, Grandmaster. Good. No i mamy elimination zrobioną. Teraz musimy tam wyjaśnić jeszcze tamtego ziombla. Gdzie on tutaj?
To mi się podoba, że z góry możemy na nich skoczyć. Że nie możemy jako żywej tarczy go zrobić. A Jezus, ale mnie wyjaśnili. Szybkie szachy. Dobra, mogłem po prostu się nie bić z nimi, tylko wybiec stamtąd już, nie? Tak też zrobimy. Aha, ty co, mam jeszcze raz cel do wyeliminowania? O kurde, tego się nie spodziewałem. No dobra. A bo nie chcę tutaj... Dobra, ten jest tu. Ten jest tu. A gdzie jest tamten? A tamten jest tam do góry. My mamy tutaj tą siatkę tych... tych tuneli? Mamy, czyli ja bym mógł w teorii przejść jakoś tymi tunelami, żeby tamtego do góry wyjaśnić? Nie, tędy mogę przejść. Kurde, no nijak. Da się to zrobić w ogóle, żeby mnie nie zauważyli? Da się to zrobić, czy się nie da? A ten cwaniak to on mnie bardziej oszczelał niż ten. Ej, gdzie on wskoczył? Co ja robię? Dobra, jeszcze raz. My subjects have eyes everywhere, my lord. I offer their knowledge to the service of the order. What knowledge could a king of the gutters offer us? The intrigues of rats. You may go. The intrigues of rats? Pompous fool, if I could lay my hands on him. My master would be pleased to arrange that. Brother. Dobra, my to chyba możemy pominąć, nie? Czy nie? Nie szczególnie. It's done. Delacer is dead. Grandmaster. Good. No i dobra, tutaj mamy chłopa wyjaśnionego. Tylko kto to do mnie teraz jeszcze tu strzela? Dobra, załatwimy to w ten sposób. Dobra, nie trafił. No nie mamy. No i... Kurde... Dziwne jest to, że nie da się tego rola zrobić. Czekajcie, bo ja nie wiem gdzie ja tu mam... Jezus. No, kurwa, stałem i jeszcze się chłop wypierdolił, się potknął, nie? O własne buty. Kurczaki. Aha, i my znowu tutaj to samo robimy. Kurwa, ja myślałem już, że będzie załatwione. Dobra, tu jest jeden do załatwienia. Teraz mnie już zdenerwowało, bo myślałem, że jak już tam wybiegłem, to już będziemy mieć... Dobra. To i to. No, poślizgnął się i wypierdzielił. Tak było. Tamten chłop, tylko z czym ja go tam... O, to może przeszukam. Przeszukam sobie tego, może coś akurat się znajdzie. Ciekawego? Nie. Tamten gdzieś stoi, tamten jest tam. Czy ja mogę tu gdzieś jakoś przejść? Wydałoby się. Dobra, jak zrobimy tak? No, tutaj jest jakiś grubasek jeszcze do wyjaśnienia. Dobra. Chłopaki mnie nie idą przeszukiwać. Wiedzieli, że mają to w dupie. A tu kolejny cymbał.
nie wiedział, że idę po niego, nie? No a czemu go nie załatwisz, chłopie, od razu? Patrzę na niego i... Piochu, kur... Patrz, tak go huknął, że aż spadł. My subjects have eyes everywhere, my lord. I offer their knowledge to the service of the order. Czekajcie, sprawdzę, czy da się to pominąć. Nie idzie. Fajnie. Po prostu trzeba bardziej się starać, nie? Ale tak, żeby całkowicie po cichu to zrobić, to nie jest takie hop-siup. Jak myślałem, że wejdę sobie tu i że... Myślałem w ogóle, że jak będę szedł po ścianie, to że oni mnie nie rozkminie, nie? Że gość mnie nie rozkmini, nie? Z drugiej strony co stoi. A tu jednak cwaniaczek. Dobra. Czy mamy tu jeszcze jakiegoś jegomościa? Pędy. Dobra, a czy my możemy go przeszukać? O, możemy. A czy on ma coś ciekawego przy sobie? 10, ja pierdolę, biedak. O, tu już jakiś gość zapierdala sobie przez tekstury. Nie znamy takich gości. Dobra. Do spania. Teraz już wszystkich eliminujemy. Król żebraków w końcu. No dokładnie, tylko że to jak król, to on powinien mieć trochę więcej, nie? Czy nie? Dobra. Tyk. Da się jakoś inaczej tego chłopa wykończyć, żeby była jakaś cutscenka taka fajna? W sensie zakładam, że pewnie się da, nie? Ale... Dobra, wyszliśmy. Oh yeah. No i pięknie, kolejny cel wyjaśniony. O, jakie mody bały, ty! No i ucie, Krinza, co tu się dzieje? Ah, you're just in time for the commencement of my reign. Your reign? As long as there's a Cour des Miracles, you must have a roi d'étude. And since there seemed to be a vacancy, I stepped in. With remarkable speed, the body's not yet cold. I may have set things in motion a trifle early. Say, when you first arrived at La Cour des Miracles, you used me. Your target is dead. We used one another. Quite a kingdom you've inherited. It is, isn't it? So, is justice served? Are the dead avenged? Is your soul soothed, all that rot? Rot is a fine description. Every time I think I'm getting close to the truth, it seems another layer of filth presents itself. Conspiracy, intrigue, a rapidly thickening plot. Add some bestiality and a lecherous priest, and I say you have the beginnings of a beautiful novel. I'd settle for a solid lead. So young, and yet so serious. Well, best of luck to you. You have, I trust, looked into this. Where did you get that? One of my newly loyal subjects brought it to me as a token of esteem, as it were. It's a curious piece. I know of only one silversmith who works metal like this. A blade of this make killed Monsieur de Lacer. I can only assume you knew this already. Why didn't you say? Well, where would man be if he never had to ask questions? If everything he could ever want to know was simply handed to him, he might no longer think. But
to ask questions. Or he might accomplish a great deal more unburdened by ignorance. Perhaps. The Smith's name is François Thomas Germain. You'll find his shop near Léal. Thank you. Bonne chance. No i dobra, mamy to zakończone, też tutaj sobie dzisiaj zakończymy. Ukończyliśmy kolejną eliminację i mamy kolejny trop do wyjaśnienia. Co prawda zdradza nam ten trop jakiś ziomek, nie wiadomo skąd. Nową pamiątkę odblokowaliśmy w galerii, ale no niech będzie. Powiedzmy, że udamy się następnie dalej, żeby to zweryfikować. No a na dzisiaj, moi drodzy, tyle. 3 godzinki pograne, trochę popchaliśmy wątek. No i tak to wygląda, mamy całe 95 już do odebrania, ja cię kręcę, ale na bogato. Fest. No, tak więc by się to prezentowało. Pisarz znany? O, widzisz. No. Ale to zawsze są postacie historyczne, nie? Powsadzane w fabułę i te różne tutaj wątki, intrygi zamieszane. Dobrze, moi drodzy, dzięki. Od jego nazwiska wzięte jest Sadomaso. O, widzisz. Okej. No to już więcej. Dobra, moi drodzy, dzięki za obecność i widzimy się na następnym. Nie wiem kiedy, dlatego nie mówię. Czy jutro, czy pojutrze, czy kiedy tam. Jak coś na Discordzie będę informował. Trzymajcie się, miłego wieczorku. No i miłego, mile spędzonego czasu teraz na tym długim weekendzie. Na razie.